No, latają tymi skuterami, Z kurwa. rakietami, kurwa, schowałem się do kąta, ale leci za mną. Może go zestrzelę, kurwa. Ty, ja w ogóle amunicji nie mam, co się stało, co mi wczoraj robili? Jak nie masz No amunicji? nic, zero mam. Gość mi prawie rozjechał, kurwa, tym gównem. W ogóle nie mogę strzelać? Co się posrało, coś? Jesteś w innej sesji niż ja. Oczywiście. No poczekaj. No, kolega napisał, że dzisiaj był w Januszeksie i teraz ogląda dziadka. Kto normalny pracuje w sobotę? Czekaj, players. Spróbuj do mnie dołączyć. U mnie jest 23 Proszę. gości. Czekaj, ja spróbuję dać ci zapa. Nie wiem, czy mogę. Nie, no mam, no poszedł zap, ten w grze. Ja tutaj koło naszego domku gdzieś się będę kręcić. Tu ten pojeb tu kurwa lata. Ja sobie zrobię zakupy, wiesz, brońkę kupię, amunicję, bo skończyłem to. Akurat tu jest sklepik zaraz obok, to wezmę się zaopatrzę najpierw. No pojebany, no pojebany. Lester, proszę cię. Zabił mnie w sklepie. Dobra, Oj, jesteś w tej sesji. no to dobrze. Dobra. Tu są skargi, że używasz wulgaryzmów, więc. Gdzie? No, na czacie Bożym. A ile kolega ma lat, że mu wulgaryzm przeszkadzają? No 19, no. A im przeszkadzają wulgaryzmy? Dorosły człowiek. No niestety, no. Jestem wulgarnym człowiekiem. Przez wychowałem się w Polsce i po prostu. I ten, wysłałem zaproszenie do tego Francuza dzisiaj i. Aha. Nie wiem, zobaczymy, może się odezwie. Nie wiem, czy skojarzy sobie nikt, nie wiesz. Nie pamiętamy, bo z nim graliśmy, to kojarzymy, nie? Ale tak to. Już po ciebie jadę. No ja w samochodziku siedzę. A, dobra. To weź do tego, do sklepiku z bronią podjedźmy, sobie kupię amunicję i. O, takie same samochody mamy. No to ja za tobą jadę. No stał tutaj, no nie wiem, ale to jest jakiś taki, ma dziury w dachu, nie wiem, czy to taki jak twój. A no twój. No przeszkolne takie mamy. O, trzy samochody takie same, o, ale ja nie. Patrz. Jezu. Dobra, gdzie tu jest sklepik z bronią? Tutaj, dobra, na rogu, zapraszam. Muszę zrobić zakupy. Ale tak, drogi widzu, postaram się mniej przeklinać. Nie no, przeklina jak najwięcej. No nie no, niektórzy właśnie, ale to często zauważyłeś, jak robiłem streamy z tego, z Residenta, jakieś wchodziły anony z tego, z wykopu też mówiły, żeby. Że zbyt bogate jest słownictwo, bo zbyt bogate w sumie. Ja myślałem, że ludzie polują tak na. Jak ktoś kurwi, nie? Jestem rozczarowany. Dobra. Gdzie jest ta bramka? Tutaj. O, dzisiaj kolega wziął pensję. O, dużo było? Za dzisiejszy dzień. Kupił GTA, dzisiaj będzie format robił i będzie ściągane i grane. O Jezus, dobra, no to dobrze, niech ściąga, nie gra. No i dobra, no i dobra. Czekaj, chyba wszystko. No dobra, wszystko. Do ciebie. No to co, no to startuj. Sumo i lecimy. No to już szukam. Zagramy z 2-3 razy, nie? Żeby troszkę tam hajsu wpadło i. O, 400 zł dzisiaj zarobi. Czy to ci tak płacą dobrze? No w Januszeksie. Ale dzisiaj 200%, bo sobota. Ale znowu na coś wywaliłem pieniądze, bo wczoraj wykończyliśmy. Miałem 600 tysięcy, a mam 530. Co myśmy wczoraj kupili znowu? Nic żeśmy nie kupowali. Ja no dzisiaj właśnie. Przejrzałem streamka i nic tam się nie działo takiego. No właśnie, miałem 600 tysięcy, a mam 530. To znikają te pieniądze?
Dobra, powiedz kiedy. Nie kupowałeś jakiegoś autka czy coś? No nie no, przecież wyłączyłem z tobą przecież. Tutaj padł komentarz, że przepiłeś. W realu tak. To się zgadza. O, zniknął. A nie mam zapa. Dostaniesz na telefon. No wiem, a nie ma. Poczekaj jeszcze. Push it to the limit. Zaparkuję na miejscu dla niepełnosprawnych. No, dostałeś zapro. No, poszło. No, jestem. A w tygodniu kolega pracuje, czy tylko weekendy? To co, 3 rundy? Snout? Tak, żeby... Ja nie mogę zrobić, bo nie jestem host. Dobra. Ale w tygodniu pewnie masz wolne też. Ale gdzie kolega pracuje? Pisał? O, jesteśmy razem w teamie. O, w tygodniu w innym Januszek się pracuje. Widzisz, jaki to jest zaradny chłop? Można? Młody człowiek, proszę, jaki ogarnięty życiowo. Kiedy miałem 19 lat, to ja chodziłem, dla mnie najważniejsze było to, żeby wrócić szybko ze studiów i napić się wódki z kolegami. To było najważniejsze wtedy. O cholera, co to jest? To jest dobre. Ja w to nie grał. To kolega pisze, że w tygodniu w Żabce, a w weekendy na magazynie. Proszę. Trzeba być zaradnym człowiekiem, pewnie. A teraz w dobie kryzysu to już w ogóle. O, sorry, a to nie ty. Mamy ich wypchnąć z tego kółka, czy... Aha, mamy, no tak. Znowu wracaj! Czekaj, bo mi się pad rozładował chyba. Dobra, save zone. Trzeba baterię przełożyć szybciutko. Do save zone, bo zdechniesz. Żegnaj, Snout. No, przepraszam. Ale go wychujałem. Dobra, jest. No fajny ten tryb, fajny, rzeczywiście. Chyba trzeba kupić nowe akumulatorki, bo... Okej, dobra, został tylko jeden. Teraz go udupimy. O, jakie masz gry na kompie, kolego? Ale będą jaja, jak się okaże, że kurwa gościa znamy. Znaczy, że ja znam. On nie zna takich starych ludzi. Wszystko ode mnie zależy, ja nienawidzę takiej presji. Ja lubię, nie wiem czemu. Nie lubię presji. Jezus Maria. No to trochę potrwa. Spokojnie. Ale może hajs będzie lepszy. No kurwa, ale... Wpierdolił się we mnie, czy ja się w niego wpierdolił? Ale ci pomógł, ale ci pomógł.
Kurwa mać. O, tu kolega pisze, że im dłużej się gra, to więcej hajsu wpada. Tak? Mhm. Dobrze. O nie. No, w następnej strefce to się chyba nie zmieścicie wszyscy. No, już na pewno nie. Ale spokojnie, mam przyszły samochód. Patrz teraz. Ach, kurwa, prawie go miałem. Ała, kurwa, rzeczywiście. O nie. Cóż. Presja. No. No idź nas po ostatnio tam. Mhm. Tu będzie bitka, czuję. Ale go załatwił, no. Może nie dojedzie. Tamten, no nie dojedzie, nie zdąży, dobra. Mamy to. Pięknie. Ile hajsu. No i dobra. Tak można grać. No pewnie. No i elegancko. Teraz Naut liczy na ciebie. Będzie team. No. Postaramy się. No. Tego dużego monstraka trzeba załatwić szybko, bo on jest wolny. No co on robi? Sabotuje? Chyba tak. Wpycha mnie, frajer. Nic, trzeba czekać. Tu nikogo nie załatwimy. Co tam się dzieje? Nie! Snout! Gdzie jesteś? Nie! Out? Jeszcze nie! Aj, kurwa! Pazerny. No nie, pazerny. Sam zostałem. Pazerny byłem, chciałem go strącić. Dasz radę. Aha. Spokojnie, przecież ten monster jest taki duży. O, już sam się ze sobą załatwił pewnie. Nie dojadę. Spokojnie. Kurwa, jak to zrobiliście we trzech? Zginąć, no to naprawdę. No. Pazerny byłem, rozpędziłem się, żeby, wiesz, gościa strącić, bo byłem, wiesz, na bokiem, na skraju. I go, wiesz, dupnąłem go i spadłem. Znaczy, czas się skończył, Boże, w tej strefie. Nie, gościu sabotuje tutaj. Mówisz? No spycha mnie normalnie, no. Jak buldożer? Gorzej. Kurwa, weź tu wygo do tego pizny. Dobra jest.
go to the safe zone. Ops, sorry, Snout. Spokojnie. Lecimy. Uważaj z tobą. A to Timbar Klol, aha, taki śmieć z Polski, dlatego. Dobra, spokojnie. Dobra, jest. Dobra. Jeszcze tylko ten... Paczek go załatwi. Trzeba przehamować i go, wiesz, żeby się sobie spadł, wiesz? Żeby najechał na ciebie. Dobra, dajemy go. Dajemy o, Dima, go. To ruski. No tak, tak. Dajemy go. Kurwa, prawie, no. Dobra, Snout, dawaj, Snout. Spadniesz, Jezu. A tam jest skrót, dobra, może przestraszyłem się. No. Nie. Ach, kurwa. Dawaj, bo nie zdążysz do safe zone. Cisnę. Dawać za nim. No kurwa. Gdzie ta strefa jest? Aha, tam. Kurwa, mać, zagapiłem się. Sorka. Cholera. Całe życie rozczarowuje. Oczekiwanie. No, to się nie skończy tutaj. W tych strefach, które gdzieś po drodze. Tylko skróty robi. To całe kółko zajmuje. Na spokojnie. No kurwa, on wiesz, najedzie no, na te samochody no, tak, i nie ma problemu, nie? No. Dobra, gdzie on pojechał w ogóle? Chyba się zagapił. Co to ma plan w tym, żeby cię wypchnąć, wiesz? No właśnie, jak tego typa. Uważaj. No, jakbym mówił, no. No, Paczek was załatwił. Kurwa. Nic nie widziałem. Elegancko. Timbar Klol. Trzeba się pozbyć tego właśnie dużego na początku. Ile tam tu stawili? Trzy? Nie wiem. Dobra. Teraz focus. A i muzyki nie wyłączyłem. Tu nam się radio nie włączyło. Nie no, ten Timbar to mnie wykończy. Dobra, dwóch fioletowych poszło spać. Tylko ten śmieć został jeszcze, no. No, nie tym razem. Kurwa, prawie. Dawaj go, spadnie z góry. Dobra, czekaj go, nie? Który spot? To nie widać. A, dobra, jest, widzę.
Okej. Okay. Dobra, zdaj. No i elegancko. No rzeczywiście, jak wtedy dłuższa była ta runda, to 15 000 padło. No. Tak, tak. Czyli się opłaca. Najgorzej było z tym wyścigiem ostatnio, co zaczęliśmy. 15 minut lotu i zero hajsu, nic. Dobra. Mhm. I luda. Kurwa, ten Tymbark. Za spierdolny. Co to za śmieć polski? Op, kurwa, sorry. Dobra. Kurwa, prawie spadł ten duży. No wreszcie Tymbark. No ale Tymbark zdechł. A nie! Żegnajcie. Widziałem, że cię wychujał, no. O nie, znowu presja, o Boże. Jeden na jeden. No i dobre. 70 koła. Proszę bardzo, 70 tysięcy. Elegancko. To ja szybciutko na idę tam, gdzie król chodzi piechotą. Zaraz wracam. Ja też. Może raz wyłącz, wiesz? W sensie... Dobra, to wyjdę. Ja też dam, no. Czekaj, też dam do gierki wyjście od razu. Bo nas rzuci na nowe, nie? No pewnie tak. Fajnie, 70 koła, chłop, elegancko. Escape. I escape. Przerwa na siku. Oczywiście, kulturalnie. Okej, okay, dałem wyjście. Mhm. No i właśnie tak to, moi drodzy, wygląda. Idealnie zarabiamy sobie na streamkach. Tutaj pieniążki lecą w GTA. Cudownie. Teraz pojawia się pytanie, czy znowu nas wrzuci do innych sesji. O, piwerko otwarte, bo sobota to można. Wolny dzień od pracy. Szybko pieniążki deponujemy. Bo jak nas ktoś zaatakuje, to może nam ukraść pieniążki. Jeżeli się nosi więcej, bądź 10 tysięcy, bodajże przy sobie, nie pamiętam. Chyba tak jakoś jest. Okej, okay, no i dobra. Okej, okay, zobaczymy, czy Snout jest tu z nami w sesji. Players.
oczywiście nie. No jestem, tu mi się wczytuje cały czas, więc... Bo nie macie na razie tutaj u nas w sesji, z tego co widzę. No jestem w samochodziku, zaraz rzucę okiem. No, patrzyłem przed sekundką i nie było. Co tam leci po niebie? Jakiś wąż? Nie, samolot taki palący się. Co to jest? A gość... Dobra, jesteśmy w innej sesji. No to dołącz do mnie, jak możesz. Jeszcze tylko sobie muzyczkę wyłączę. No ja też właśnie, Boże, Boże. Zapomniałem całkiem, zaraz będzie out. Nie wiem, dlaczego się podgłosiło samo. No. Dobra, to już. Spróbuj. Jest... Ilu ciebie jest ludzi online? Zerknij. Może ja dołączę, będzie lepiej, bo mi jest 28. 23. No to ja dołączam. 22. No to ja dołączam, no. Dobra. Bo u mnie jest 28, to zaraz znowu wyskoczy błąd jakiś albo coś i leci. Nie wiem, czemu wyrzuca do osobnych sesji, przecież to jest bez sensu. Może wiesz, w tej sesji, gdy byliśmy, jest pełna. I wiesz, i próbuje nas, wiesz, gdzieś tam wtedy ulokować już gdzie bądź, nie? Tym bardziej, że jesteśmy, wiesz, w ekipie razem. No, to powinno być. Tak, to powinno szukać sesji dla dwóch graczy, nie? Od razu. No. Bo to w ogóle, to ta, w sumie ta ekipa to nic nie daje, bo to będzie działać tak, jak pamiętasz, że graliśmy w Red Dead 2. Tam działa jako party. Tak, że wszędzie no, podchodziłeś tam do misji, no. Wszędzie we dwóch, jako party, nie? A tu nic, to nic nie wnosi w sumie. Tylko jest znaczek, nie? Obok no tylko tyle, no. Tylko tyle. Jeszcze musimy w Red Dead Snout pograć sobie online, tak wiesz, na ludzie. No pewnie. Tak po prostu pojeździć na konikach, nie? Porobić jakieś głupoty. Jak tam się GTA znudzi, to... Tam w ogóle są trzy misje musimy zrobić, wiesz, są nowe. Dodali jakiś update. Zrobimy. No. Okej, no to dobra, to wychodzę z tego. A wiem, na co wydałem. Byliśmy przecież stuningować, byłem z tego Cadillaca białego, pamiętasz? Aha, no. No właśnie. I co, jesteś w tej samej sesji, czy nie? Czekaj. No tak. Dobra, to zaczynaj. No to super. Zaczynaj sumo, płacimy jeszcze jedno i... O, już szukamy. Właśnie mi się interfejs zaciął. O, już nie. Ja się gdzieś tu schowam, bo tu kurwa ludzi jest dużo, że mnie nie pomordowali. Albo jak go zamorduję, co ty myślisz? Zachować się jak gnój? A jak ucieka. Mordo, nie uciekaj. Ucieka. Dobra. Lubię to tu miejsce koło śmietnika. Jak masz kamerę ustawioną? Tak na opór oddaloną, czy...? Tak. No to ja w sumie też. Tu sobie stanę koło śmietnika. Tu gdzie moje miejsce jest zresztą. Dobra, zaraz dostaniesz zapro. No, to mów. A czy będę widział. Tu sobie, tu się przykitkam przy śmietniku. Muszę sobie stylówkę zmienić. Na jakąś taką śmieszną, może takie... Ciekawe, czy jest taki, wiesz, płaszcz alfa. A, pełna sesja. Tak? No to wychodź. Muszę sprawdzić w necie, czy jest takie ubranie, wiesz, jak Alfons, taki, wiesz, jakiś taki płaszcz z takim futrem, nie? I tak sobie takie śmieszkowe ubranie ładne. Pimp. No tak, taki pimp. What? Chłopie... Nie dotykam myszki ani klawiatury, bo czekam na ten i chłopie samo wybrało mi broń, włączyło. Czy ktoś mnie hakuje? Ktoś mnie hakuje. Okej, okay. Pan mówi, że musi przyjść do domu i się upić. Dobrze, proszę pana. No story of my life. Tak. Od najebki do najebki, jak to mówią. Dobra, jestem hostem. No to proszę. Ile rund? Na maksa dajemy. Ale nie mam zaproszenia w ogóle. Czekaj, na razie muszę ustawić. No, tak, na maksa, więcej hajsu.
Gdybyś jakieś klonie graliśmy, nie wiem czy pamiętasz, w które graliśmy klonie, ale takie... Dobra, już? Wszystkich z bieżącej sesji dostałeś za. No, jest, jest, kliknąłem. Okej. Okay. To czekamy. Co, dwie drużyny zostaw, nie rób kilku, będzie szybciej. Chociaż w sumie to jeden pies w sumie. Zobaczymy. O Jezu. Dołączy. Ale zaprosiło ludu. W sumie fajny ten remix jest fajny z tymi, co się te strefy odpalają, to spoko. No, trzeba gonić, nie? Tam przepychać się. Mhm. Bo tak to wiesz, jak na tym dachu tego parkingu, no to jedna wiesz, strefka jest i... Jak będzie końcówka i nikt nie dołączy, to daj trzy drużyny, żeby każdy był osobno. Tak, tak, tak. Już mam ustawione, czekam. Dziesięć. Dziewięć. Dobra. Osiem. Nikt więcej nie dołączy. Sześć. Pięć. Cztery. No i dobra. Nocy. O Jezu. Takie same autka wzięliśmy. No widzisz, to jest tak, coś w tym jest. Sabotaż. Oho. Uważaj, bo to dziury są. No widzę właśnie. Dziury w ziemi. Jak mi przypierdolił. Bye. To ja jestem z fioletowym w drużynie? Nie, to różowy jest. Każdy nie. Ciemno jest i podobny kolor. Każdy jest, każdy ponad każdym. Jezu, nie zdążę. Zdążysz. No, może nie zdążysz. Kurwa, wychuja nas dwóch. Dobra. Bye. Jak tam się czai? Jak się czai? No to tak będzie, aż taka będzie mała strefka. No, no, no. Bye.
ale jak wszyscy panikują, trzeba taktycznie, no. No dalej! Kurwa, prawie. Dalej nogi Gadgeta. Teraz będzie już cyrk. No. No, teraz się tylko jeden zmieści, no może dwóch. Ale młynek. Bye. Jezu, na końcu. O nie, pojechałem naokoło. O, nie wiem, czy zdążę. Ale podchody. Fajne. No. O Jezu. No. Dobra, chyba zdechnie. Albo i nie. Ale emocje. Nie! Nie! Ale nieuczciwe. Milimetry. Mhm. One mają znaczenie. O cholera! 24 tysiące. No. O Jezu. No tak będziemy do ustanej śmierci w to grać dzisiaj, no bo to dałeś 3 rundy, tak? 4 czy albo 4? 4. No. Co za smuga z tyłu na niebie? No tak, jakiś cwel. On już dobrze wie, że tylko czekamy na te mniejsze strefy.
No bo to się nie wywalimy, nie ma szans. Za mało ludzi. Co chłop narobił? To niezłe przepychanki. Kurwa, chuje. Teamwork. O Jezu. Przepraszam. Nie, trzeba z humorkiem, z pomysłem zrobić to. O Boże. Kasuję to zrobić taktycznie. No chyba to zrałem. Kurwa mać. Ojej. Chciałem, wiesz, odpalić na starym momencie i go, wiesz, wyrzucić z tej kulki, ale to no, dupa zbita. Dobra. O Jezu. Telefonik naładowany. Będzie, że można było potem rączką ruszać w nocy. Dobra. Adversary mod. Dobra, potem jakieś robimy coś innego, nie? Jakieś strzelanki. Może jakiś deadmatch zagramy z ludźmi czy coś, nie? Żeby się poszczylać. Głupi. Co po chłopie przejechał?
Welcome to the calm zone. Ledwo, ledwo. SK to pewnie Słowakia. Mr. Bino SK. Możliwe, możliwe. Kupi kutas. Dobra, dawaj Snout. Teraz będzie ultimate rywalizacja. Bez kitu. Dlaczego się poddałeś? Oho. Nie poddałem się. Chyba umarł. To ja szybko siknę. Tak raz, dwa. No. Zanim podjedziemy to... Na styk. Dobra. Go to the calm zone. Nie! O nie. A, załatwił nas? Śmieć. Cholera. 3700. No. No to kolega musi jeszcze raz wygrać i... Nie no, nie możemy na to pozwolić. Nie, przecież. Nie. Ale widzisz, gramy uczciwie, bo nie spółkujemy razem przeciwko niemu. To jest uczciwa gra. Jak no kiedyś, tak, jak kiedyś no. Pan ze Słowacji zobaczy ten stream, to zobaczy, że nie byliśmy, wiesz, nieuczciwi. Bo może by się było skumać, żeby go załatwić i potem walczyć między sobą, nie? Ja nie lubię takich motywów. No. Normalnie, kurczę, gramy. Każdy w osobnej drużynie jest osobny team. I... Tak jest.
Pewnie teraz nie zdążę wrócić. Teraz pewnie nie zdążę. Nie, no spoko. Rodeo. Nie Rodeo, tylko... To Corrida. Jezu, mi się myli cały czas. Tak, Rodeo i Corrida. Tam Rodeo. I tam byki, i tam byki. Co tu się stało? Nic nie będę naciskał, patrzy, tak w kółku będę. No. Nic nie robię. Ach, ach, jak mi dobrze z dwóch stron. Zetniemy teraz. Fik! Prawie go dopadłem. Przyjemnie buczy, jak się po tej drodze jeździ, nie? Tak. Tak przyjemnie. No jak tam? Co się stało? 3 na 10. Już wiedziałem, że nie wróci, to już dałem sobie spokój. No, trzymam kciuki. A tutaj jest wytrawny gracz. No, no, zna się na rzeczy. Nie! Jezu! Dawaj, 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 dawaj. Ale emocje. Uważaj, uważaj. Aj, aj, Jezus Maria! Myślałem, że go wypnę, nie widziałem nic z tyłu. Piękny był to pojedynek. Nie no, wygrał zasłużenie, był nie, lepszy. Nie no, oczywiście, że tak. Niech ma. No. Pewnie. Oceniam na dobra. No. Prawie 50 koła. Pewnie. Elegancko. To co? Ten 113 tysięcy zarobi. No nie. To co, jeszcze jedno, czy? Ja wyjdę i pójdę siku. Dobra, to wychodzę. Znowu do innej sesji mi dorzuci, także dołączę tam do ciebie. Dobra, zaraz ogarniemy. Mhm.
Dobra, jestem. Zrobię sobie napój Boży. Mhm. Nie mogę dołączyć do ciebie, bo sesja była pełna. No to już wypierdalam. Więc dołącz do mnie. No nie, też pełno. No czekaj, czekaj, bo łączy tam. No u mnie pokazuje 30 na 30, więc... A, to nie, tam nie wierzę w to. Dobra. A... Tutaj Cortex, jabłko, mięta. Hajs sobie zdeponuj. Żeby cię bandyctwo nie okradło. Dobra, jestem w domku, już patrzę, czy się wszystko zgadza. Gracze. Otóż się nie zgadza, bo już widzę. Zgadza się, jesteśmy razem. Tak? No. Gdzie, jak ja ci nie widzę? A no jest. Mhm. Dobra. Wszystko git, wychodzę z chaty. Mhm. Iść do garażu po samochód, czy... Nie, ukradniemy jakiś, co się martwisz. Dobra. Zaraz ci rozwalą zaraz i... Zabiłem jakiegoś gracza, mam fajny samochodzik, czekaj. Ukradłem mu. Skakuj szybko, bo mnie goni policja. Patrz jaki fajny. Mhm. Elegancki. No dawaj, dawaj, dawaj. O to on właśnie. Coś, czego nie mogłem jechać? Czego nie wiem, co się stało. Halo? Czego wysiedliśmy? Wsiadaj, wsiadaj. Chyba ten gracz wrócił, wiesz? Dawaj, dawaj, bo strzelam. Nie mogę wsiąść, nie mogę wsiąść. No zabij mnie. Co to się stało w ogóle? No, zatrzymał się samochód, wysiadłem tam. No wiesz, miał pewnie ubezpieczony, jak się zrespił, to wiesz, nas wyrzuciło z samochodu. Co ty gadasz? Mhm. No nic, jestem, zespiłem się gdzieś, tylko tutaj gdzieś nie opadał ciebie z tego co widzę. Może chodź, pójdziemy na zakupy, jakiś Lux Minimal albo coś. No jak chcesz, to mogę iść z tobą, tylko ja nie będę. Ktoś tu wylądował tym, popatrz, odrzutowcem. Czy to jakaś kurwa rakieta, co to jest? F-16, dawaj kradnę to! O Boże, Boże, żeby działał. Ale rozjebany chyba, czy nie? No, nie, nie, czekaj, dałem F. No, szkoda. Chuj. No jedź, jedź. Dobra, proszę oznaczyć na mapie. Hmm. Tylko gdzie? Gdzie pan chce jechać, nie jedziemy. Chodź, pojedziemy do kina, bo jeszcze nie byliśmy, zobaczymy, co się dzieje. No, jest dzień, można. No, mieliśmy ostatnio być gdzieś tam streamów wcześniej, ale była noc. To zobaczymy, co tam się dzieje. O, jest. W dobie pandemii? Okej, wchodzę. Jaki masz film? Jakąś kreskówkę. Ja też. Taki robot coś tam składa. Tak, tak, jakaś fabryka, coś się dzieje. Mhm. To o mnie. Tak. Dear boy. To jest o Polakach. O Boże. Dupską mu czyści. Będzie golił, patrz.
O konia. Dupsko mu goli, Jezu. Jezus. Jezu. Jezus Maria. Co to jest? Rozkręca się. Wciągnęła mi ta fabuła. Ciekawe jest, jak się skończy. Great Britain. Ja pierdolę, jak o mnie. Daj spokój. Przekleństwa. On dostanie pewnie jakiś furii i będzie mordował. Ruchanie za ścianą. Jezu. Jezu. Boże. Odpalił się. Mi też tak kiedyś, wiesz, zawór strzeli i tyle. Jak przytłaczyli tłat? Cipa. To dobrze. Najgorsze jest to, że spodziewałem się, że będzie nuda. To całkiem ciekawe. Naprawdę, tak bez żartów. Zabił człowieka. Jezu. Ma przejebane. Roboty nie mogą podnosić ręki na człowieka.
O kurwa, jaki berserk. Wszyscy rozjebani. No fajne. No dobre, 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 dobre. O Jezu. Dobra, wychodzę, escape. Fajne, fajne, w porządku. Nie zmarnowałem tych 20 dolarów, to co, i spać i sa... Co? Powrót do rzeczywistości. Ale nawet ten, nawet samochód nie zniknął. Czy ktoś... Coś tu się dzieje? Latają? Dobra, to co gramy? Jakieś deadmatche? Czekaj, ja sobie kupię tutaj ammo do tego. Do kałaszka. No to już podjedźmy do sklepiku, proszę bardzo. Nie no, tutaj możesz sobie z tego, z menu kupić. Jak to się kupuje? Gdzie to się robi? Naciskasz M, ekwipunek, amunicja. Aaa, kill yourself, zero. No faktycznie spoko. O nie, psy. Ja mam z tłumikiem pistolecik. Ja mam taki, wiesz, Dirty Harold, widzisz. Aha. Duża lufa i tylko, wiesz, ma pojedyncze strzały. Musi przeładować, o. Zdech. Murzyn! Znaczy, czarnoskóry mężczyzna, jak mogłeś to zrobić? Nie, jak mogłeś, tylko musiałeś po prostu, no. Chciałeś autobus porwać ostatnio, nie? To masz okazję. Dobra, jedź, jedź. Co to jest ten joystick tu? O, arcade! O! Zgubimy psiarnię i pogramy tu coś. Czy zablokowany będzie, bo hazard. Zaraz się dowiemy. Ten powietrze bije. No i dobra. Hopla! Zginę, jak skoczę stąd? Pewnie zginę. No nic, czekaj. Kurwa, no jedzie tu radiowóz. Co? No przyjechali tu, ale już nie masz gwiazdki, więc... No mam, teraz mi się pojawiła.
Masz? No, pojawiła mi się, no. Dobra, ja się w to nie mieszam. Tak będzie szybciej. Egzekucja na miejscu. Dobra. No, suicide by cup. Gdzie Jezu, chciałbym tak. Chciałbyś? Tak, żebyś no. Zrobić taki rozpierdol na mieście. I potem, żeby ci zastrzeli na końcu, nie? No tak jak ten w tym buldożerze takim, wiesz, co sobie opancerzył, mhm. Rozpierdolił pół miasteczka i potem się zapierdolił w środku tam. No, no, wiesz. Sprzedał sobie kulkę. I... Bo takim czymś potem zostajesz w pamięci miasta, historii na zawsze, nie? Tak, no tam szkody na kilka milionów. No i potem, wiesz, w sposób w historii miasta się zapisujesz, nie? Chodź, pogramy w jakieś arcade'y. Jeszcze nie byliśmy, za czym to tu jest. O, dzwonię. A to z kogoś, nie wiem, masz, wybierz tego pierwszego z góry, OHFK07. Dobra. To można kupić taki salon gier własny, o cholera. Tak, no to klub muzyczny, coś tam jeszcze, jakiś gang motocyklowy. O kurwa. Jesteś w tym samym miejscu co ja? O kurnie. Nie wiem. Tak, jesteśmy razem. I można, ty można grać, patrz! Dawaj, e. O cholera. Ty, bez kitu. Gieleczki są. I normalnie z intro, że jak ten, jak Ocean, no super. No grałem na takim automacie, że siadasz tak, na motor. Tak, ja też. Jezu. Dobre jest. O, to samochody wymieniać? Watch out. Prawie człowieka rozjechałem. O nie, Jezu. A to nie GTA. Też beki z Pegasusa. No, taki, no, czy bardziej to jest taki, no, 8-bit. No. No. Ale fajne. Kot siedzi na tym... z tyłu. Oj, wpadłem w piasek. Jezu, jedzie. Kurwa, jaki zakręt, chyba koło zrobiłem. No ja też, cały czas jadę w lewo, no. O, jackpot. Oho, przypiszyło, o cholera. Trzeci bieg. To tu chłopie, można nie wychodzić z domu, w tej grze można robić wszystko w sumie. I do klubu, i tu kurwa na gileczki. Jeszcze wiesz, jakby był taki fotorealizm, nie? Że masz tak. swojego awatara prawdziwego. Tak, no tak może być w szóstce w sumie, to w ogóle nie trzeba wychodzić. I taki second life. Tak. Musimy poszukać tych RP serwerów. Tych przez community. No, nie wiem, jak tam się łączy. Ale na przyszły weekend poszukam. Poczytam na ten temat. Ogarniemy. Tam się wiesz, tam się wybieram przez policjantem albo kimś tam, nie? O, rozbiłem się. O, ja jestem w San Fierro, dojechałem. Tak, tam w ogóle masz takie ikonki, nie? Tak, że życie, jeść, jak z tego, no, jak z Leda dwójki, no, musimy to sprawdzić. O, rozbiłem się, rozjechałem człowiek. O, chyba mi się czas skończy, 5. Nie dojadę. O, dobrze było spróbować. Delete to quit any game. Dalej. What? Mi zostało 20 sekund. Ja nie dojechałem. Do checkpointu. Dobra, też szybko siknę. Ale ty faktycznie tym motorem...
faktycznie się tym motorze wyginasz, jak jedziesz, wiesz? Tak? No! Siedzi i tak się gnie na boki, no, super! Dobra, koniec. Co chłop jedzie? Niechcący dałem jeszcze raz. Widzisz, muszę dojechać, nie mogę wyjść z tego. O, ja sobie moją fortunę mogę ten przewidzieć za dolara, tu rzucimy? Pani od fortuny powiedziała mi, że w moim życiu widzi tylko ten. Mgły. Mhm. Także. Smoleńska mgła, katastrofa, tragedia. Ale proszę takich słów nie używać na streamie, bo zbanują. A niech banują. No, Twitch jest niewrażliwy na, wiesz, na katastrofę smoleńską. Na polskie ten? O. Jakieś kowbojska gierka teraz, o. O, z pistolecikiem, strzela się. O, sponsorowany przez cygary. Smoking is cool. Mhm. Except for cowboys. Oho. Dobre, dobra, tu widać, postarali się z tymi, różne gierki. O nie, to kowbojski sobie włącz, dobre. Okay, teraz muszę dojechać. Czarnego upolujemy. Cholera. Dojechałem do Los Santos. Dawaj tam, dawaj. Ja strzelam do kowbojów. O. Zabity czarny. No i to chyba będzie tyle. No, mi też to skończył tam. Niestety. No game over i co? Nie mogę nic zrobić, halo. Na kompie trzeba klawiaturze przytrzymać delete. Przez o Boże święty. I wychodzi, trzeba przytrzymać, no. Ta klawiszologia rockstarowa to... Cowboy jest super, polecam. Widać jak strzelasz. Tak? No. Jak celujesz. O Jezu.
Fajne, fajne. Poszedłem do takiego lokalu. Tak, żeby były. Wiesz, żeby był pinball, takie arcade tytuły. Pewnie. No. Ja jeszcze grałem ze gnoje, jeszcze miałem okazję. Bardzo fajne te kowbojki. Superanckie. A co tam włączyłeś? Grasz jakąś giereczkę? Na razie nic, chodzę po lokalu, patrzę co tu jest. Powtarzają się te giereczki? Race czy? And Chase, takie samochodziki. Mhm. Bojki sobie zagry. Naprawdę warto, fajne. Kosmiczna małpa. Penetrator, no to. Decyzja jest prosta. Jak penetrator? Nie wiem, jeszcze nie odpaliłem. Chciałem sobie kanapkę. O, to smacznego. Dziękuję. Jak tam fabryczka? Co wy tam robicie teraz? Teraz jest prosta droga do nuklearek. Czyli ostatni jakby ten nie już poziom jakby rozwoju, nie? Mhm. Nie wiem, efekt budował dzisiaj, ja tam wiesz, udawałem, że coś rozumiem, ale... Okej. Okay. On się budował, bo dzisiaj trzeba było przerabiać aluminium, coś tam, kurwa, ja nie, to nie dla mnie było już. Więc tylko łączyłem tam pasy transmisyjne i tego typu rzeczy, on tam budował większość rzeczy. Superanska jest ta gireczka, naprawdę. A się chce grać dalej. Naprawdę. Ale nie wiesz, niby hazard jest obroniony, nie? Nie możesz do tego kasyna wejść. Ale możesz postawić pieniądze przy tym, przy tym meczu. Aha, no właśnie. Wiesz, dolary, nie? No właśnie, no. A szkoda, ten kasyn byłby super, to można wygrywać samochody i inne różne bajery, nie? No. To jest głupota totalna. No. Tam wiesz, czytałem poradniki, że można przez VPN, ale podobno banują. Więc wiesz, banują ci ten Social Club Rockstara i już nie pokażę nic online, nie? No, no. Ani kowbojki, ani kurwa tego, nie? GTA. O. Chyba się zacięło. A nie, okej, dobra. Ostatni level mi został, skończymy i idziemy dalej. No, graj sobie spokojnie. Ostatni level. Super, nie polecam, spróbuj sobie. Bardzo fajne. Okej, okay. Last level na cmentarzu. Ja tę kanapeczkę to dokończę. No to pewnie, zajadaj. Aż też mi coś zjadł, późno już. Może poszukaj jakiegoś tego, jakiejś rozrywki.
wiesz, czy deadmatch, czy coś tam. Fajne, fajne byłoby to, co, wiesz, co uciekamy na motocyklach, na przykład przy tym F-16, bo nie wiem, jak to się nazywało. O cholera, to już trudno. Co to jest wyścig strzelecki? Nie mam pojęcia. Jeden kieruje, drugi strzela. O. Tylko ciekawe, czy my byśmy jechali. No właśnie, bo sparuje nas jakimś analogiem. Okej, okay. Przeszedłem giereczkę, dobra, już kończymy. Rozebraną panią wygrałem. Okej, okay, dobra. Wrócę tutaj sam. Troszkę się powygłupiać, ale dostałem jakieś achievementy, bo przyszedłem całą gireczkę i jakieś achievementy wpadły. No dobra, no to chodź, możemy, ale to szukasz, dobra. No, no to patrzę szukaj sobie. No, a ja się ten... Patrzę, możemy zrobić tą walkę o przetrwanie, że tam falę przeciwników. Na przykład, możemy. Żeby się nie bić z alankami tam. Najwyżej za drugim razem zrobimy anonku. O Boże, prawie włączyłem muzykę. Już mamy kilka zrobionych, weźmiemy sobie takie coś. No. Fajny klub. O, to jakiś taki jak Street Fighter coś jest. Takie samochody. Fajne. Ciekawe, czy ten gość pewnie dostaje ten, pewnie hajs dostają, nie? Jak gracze przychodzą, grają w to, w te giereczki, to pewnie ten, kto z właścicielem. Closed. Nie mogę dołączyć. No, widzę, dołączył jakiś anon. Dobra, wychodzę. To wyjdę z klubu. Kurwa, tu już noc i deszcz. O, jesteś tutaj, o. Widzę cię. Przetrwanie w lesie. No dobra. Postaram się szybciutko dać zapa. Ja mam telefonik w pogotowiu. O, jestem hostem, więc... O, no. Kupię sobie po kamizelę, ammo. Dobra, zaproszę wszystkich z sesji najwyżej. No. Dołączą anonki. Dobra, leci. No tak, żebyś nas było więcej, no pewnie. No. Mogę już kupić tego, super, jakiś tam heavy armor. Jakąś ulepszoną. Poczekałem, może ktoś dołączy. $650 000, no ładnie. Miałem 300, jak zaczęliśmy grać przed tym sumo, także... No idź tam zarobić nawet. W sumie. O, jest. O, jest kolega jakiś? Komputer numer 7. Ja myślę, o Boże. Ja myślę, że on, że automatycznie nam doszukuje ludzi z naszego regionu. Stąd tyle ruskich, Polaków, nie? Jak gramy. Nie dorzuca, wiesz, ludzi ze Stanów? Tylko tu z Europy. Dobra, więcej nie będzie. Dobrych trzech, może wytrzymamy dłużej. Niż we dwóch. Mam nadzieję, że kolega ogarnia lepiej niż ja. Albo ja, no właśnie.
Tam jest, patrz, tam jest tu polew rozbity. Aha. Widziałeś? Jest. Wszystko się zgadza. No tak, w lesie. Las, mgła. Las, tak, 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 tak. Popatrz. Jest, patrz. Tak. Dobra, skąd idą? Z dołem. Do mnie to w ogóle nie dociera, że coś takiego się mogło wydarzyć. Jak, że zginęli ludzie w samolocie? No, że wiesz, taka katastrofa, nie? Najważniejsi ludzie w państwie. Kto w ogóle... Ponad 90 osób i... Wiesz, bo pierwsze pytanie jest takie, kto wsadza cały rząd do jednego samolotu, nie? Kurwa, już umarł ten. Już? No już, leży. To szybciutko nam pomógł. No, co tu się dzieje? Jakieś trudne jakieś takie, co to za poziom trudności jest? Jezu, przeklinają do mnie, mówią do mnie cipko. To ty snał, Boże. Spokojnie. Musiałem czarnego zabić. To nie jest rasizm. Co ta fatka długa? Dobra, idą za nami, za nami. No i zapierdolił mnie murzeń. O Jezu. Strasznie długa ta fala pierwsza. Ja to jest apteczka jakaś. Kurwa mać. No o gołędzie się zahaczył. To by było na tyle. No nieźle, jedna fala. Jeżeli chodzi o strzelanie, to by było ten, na tyle. Kurwa, odpadł po 20 sekundach, pomocnik zajebany. Ale nawet żadnego pieniędzy nie ma, patnicy dostaliśmy. O nie, no siara jak chuj. Co wybieramy? Grove Street było, wszystko było oprócz przetrwania w lesie. No. Stop City chyba było. Farmhouse? Laboratorium mety. Głosowałeś już? Jeszcze nie. Dawaj, dawaj Farmhouse. Które to jest? A, dobra. Rosjanie przybiegli po ten. Przybiegli pod tu pola po wrak, nie? Żeby rozkaść ciała. Dlatego było tak ciężko. A nie wiem, co tam się odjebało. I tego się nigdy nie dowiemy. Ja lubię oglądać właśnie takie, wiesz, te materiały z telewizji, z dnia katastrofy. Wiesz, ja zawsze sobie... Jak to się wszystko zdarzyło. Ja na przykład zawsze jak jest 9-11, to oglądam jakiś tam krótki dokument, czy jakieś tam no materiały. Ja też, tak, tak. Tak tematycznie, no, to by tak tematycznie było, no. To oglądam zawsze. Jak on tak przypierdolił, wiesz, tym samolotem, że tyle osób, wiesz, rozleciało się na kawałki po prostu. No to przypierdolił w glebę, no, nie patrzyli na instrumenty, była mgła i tyle, no i koniec. Ten Kaczyński tam bez nóg, bez ręki. Tak, ja widziałem to zdjęcie, na tym stole leżał. No jest, taki, jest, taki no. Taki podszywany, no. Daj spokój. A idź, panie. A to przynajmniej szybka śmierć, nie? Bo to od razu aut jest. I to wiesz, to wszyscy tam tacy rozjebani byli. No tak, tak, tak. A robiliśmy to, kurde, myślę, byśmy wszystkich chyba już studiowali. No. W sumie. Zabrało mi 200 zł, nie wiem czemu. No, mnie też. Co to jest, jakieś wpisowe, kurwa, Mac? Co to ma być? Nie wiem, co to znaczy. Teraz strzelam butelkę. Rozpadła się. No to dobrze. Kubek też. W Cyberpunku się nie rozpada. Tak? No nie. No nie wiem, mały. Ty nie sprawdzał? Nie pamiętam. Wszedłem jakiś schowek. Dobra. Schowek na miotły. No, ten kolonko to już w ogóle kurwa odleciał. Ja w ogóle nie oglądałem dawno jego materiałów i żadnych nowych. Daj spokój. On jest tym prezydentem Stanów Zjednoczonych Polski. No to wiem, a to
No psychiczny po prostu i tyle, nie? No mówię ci, tak odleciał, że... Psychiczny, no psychiczny. On ma z głową chyba coś. Wiesz, jak on tam zaczynał, nie? Te materiały były nawet ciekawe, te parę lat. On był dobrym redaktorem, nie? Faktycznie w czasów TVP był w Stanach, tam nie raportował wszystko. No. Elegancko, tylko potem mu odjebało, nie? Bo go wiesz, zwolnili z TVP. No i głowa wysiadła, nie? Teraz no to nie wiem, co on tam... Co mu się stało na stare lata. Głowa Rosatki nie... już nie bzyka, więc... No ta, no głowa nie ta. Kurwa. Snout stoi na tym, na ganku. Napierdala kurwa Anonów. A ja biegam po domu, bo nie mogę znaleźć wyjścia. O chuj! Co się stało? Zostałem zamordowany brutalnie. Wszyscy zdechli? Przyjechali samochodem. Ja no, żyjecie. No i elegancko. Może coś w końcu zrobimy tutaj. Jestem łasy na kasę. Ja bym grał to sumo bez końca. No. Gość mi apteczkę zabrał, no wiesz co? Chodź, tu na werandzie jest. Już za późno, już nie zdążę. Poślecą ludzie. Trudno wystrzelać, aha. No ładuj to kurwa śmieciu. Dawaj. No i dobra. Rambo. Jedzie samochodzik. Jadą samochodem. Jeden, drugi. Jak ich zmasakrowali. Kolega umarł. Kurwa, gdzie on, skąd on strzela? Kurwa mać. Wszystko od ciebie zależy teraz. Nie no, jeszcze jest drugi chyba kolega. No to nie obchodzą jakieś anony. Ała! Za tobą, w domu, za tobą! A, ten jest kurwa AFK. A nie, czekaj, na górze jest. O, redneki. Jezus Maria. Taki luzak z lat 90. krótkie spodenki. Ktoś ma całe życie. Ktoś ma całe życie kamizelkę i się czai, no. Przecież to jest. Z fryzurki to taki Matthew McConaughey. No. Nie, taki zaczął z tyłu. Mama. Mhm. Tyka audiencja. Ale ci do domku. No tam od tyłu zachodzą. Kurwa mać. Nie mogę w drzwi trafić. Jezu! Co tu się stało? Jakiś granat pierdolnął.
Kurwa mać. No, średnio. Kurwa, helikopter jeszcze. Ilu nas żyje w ogóle? Dwóch. No to nie, to już po robocie jest. Ładnie splułem, kurwa, redneków. Nic, trzeba się kitać w domu. O nie, dziękuję bardzo. O. Ale nieźle. No ile tam groszy? O Boże. 3000. Tyle, tyle to amunicja więcej kosztowała. Może jakiś wyścig? Czy zawsze nie wiem, no. No, wychodzimy z tego. No, no. Wyszedłem. Nie weszłeś. Kurnie. Nie weszłeś. To w ogóle właśnie a propos, to w ogóle przecież całe dno morskie jest ukształtowane, nie? Przez GTA. Tak. Tam można nurkować, skarbów szukać, kurwa. Tylko nie mamy batyskafu. Trzeba by ukraść. Kupimy. To chyba wiele to kosztuje. Ja nie wiem, jak ludzie tutaj ten hajs zarabiają, jak są, że te czołgi kosztują po 5-6 milionów. Skąd oni te pieniądze biorą? Przecież tak powoli zarobek idzie, to jest jakiś dramat. Tyle czasu gramy, a zarobiłem uczciwie, tak zarabiając normalnie hajs, pewnie jest 200 tysięcy, 300 może. Strasznie powoli. Musimy w ten hajs zrobić. To... Zainwestuję 40 koła, bo teraz 40 koła to mi wpada, wiesz, za sumoto. No tak, ale za nonami robić to wiesz, no. No jakie masz wyjście? No, szukać ludzi. No ten kolega z czatu tam, wiesz, może jakoś się z nim skontaktuję, ale wątpię, żeby coś z tego wypadło. No to nie, to jakiś, kurwa, anon młody. No jakiś anon. Jakiś cwaniaczek będzie pokroił, kurwa, tego... pokroju opada. Konrada, kurwa, będę się tylko wkurwiał. No nie, wiesz. Dobra. No i teraz ciekawe, czy jesteśmy w tej samej drużynie. Znaczy w tym samym... Nie, mi się ładuje cały czas, więc... A, to ja nie, ja już. Ja sobie na SSD rzuciłem GTA, to loadingi są spokojne. No ja też, no tylko... To dlaczego masz dłuższe? Przecież masz... Komputerek, no jestem, masz... jestem na łące teraz. Ja się na silos wspinam. Ale nie widzę cię na mapie, jeżeli nie jesteś tu nigdzie, to cię nie ma w takim razie w tej sesji. Czekaj, zaraz zobaczymy. No oczywiście, że nie. Spróbuj dołączyć do mnie. Już. Żeby taki krypto, wiesz, chciał pograć, nie? Czy Fox nawet, no. No jak on się kładzie, 21:20. No nie no, Fox odpada no. Ale krypto siedzi po nocach, nie? Na chuj wie co on robi tam, ja nie wiem. I potem obejrzy ten stream i... To obejrzy. No niech ogląda no. Sowę trzeba nauczyć, kurwa, bo ona wraca późno z roboty. Tak czy srak? A wraca późno, zmęczona, a potem... Mefek też idzie spać, to odpada. Zresztą wiesz, no weź tam kobitę naucz w GTA grać. No tak. Zapomnij jak... Oh, jak pamiętasz jak w świnki graliśmy, był problem kurwa, a to co ty mówisz w ogóle. No, świnie były super. No. No. O, widzę cię. Pojawił mi się znacznik. Na łące tu kwiaty polne zbieram. No poczekaj do ciebie, ale będzie pięknie, tak romantycznie będzie, czekaj i ubiegniesz. Szukam tych najrzadszych. Tylko żeby kurwa kleszczy nie było w tej trawie wysokiej.
Miałeś kiedyś kleszcza? Nigdy w życiu. Co ty gadasz? Nigdy. Ja chodziłem po lasach, po różnych połąkach, lasach i nigdy w życiu kleszcza nie miałem. Nigdy. Nie mają się to mnie. Ja nie wiem, jak ty się uchował. Może mam jakiś gen taki specjalny, co po prostu, wiesz, jest odporny na kleszcze. Na podstawie mnie można by szczepionkę było zrobić. Nie podoba się, mówić ci. I wiesz, byliśmy z kumplami na grzybach i to oni wszyscy przynosili kleszcze, a ja nigdy nie. Zero. Jezu. No. Musisz mieć kiedyś. Przestań. Polecam takie wyrywanie. Przestań. Chodź ten, stań w jakimś fajnym miejscu. Jakąś miniaturkę potem z tego zrobię, wiesz? To chodzisz tak, jakiś taki, okay, nie okay. Wiem. Tam jest taki zachód słońca czy coś tam, nie wiem. Gdzieś tutaj, no może być. Może być taki Rudolf. Może być taki, wiesz. O, ładnie słońce wychodzi, tylko tu się obróć ładnie do tego. O, no, w tą stronę, drugą. O, w drugą stronę, o tak. Ja sobie idziemy screena i potem będzie na tym, wiesz? No, tylko czekaj, muszę zmienić kamerę na tą bliższą. O, i potem ustawię nam, wiesz, na ten. Tylko jak tu się chowa interfejs? Na pewno można. Czekaj. Jest jakiś widz. Tak? Ale nie wiem kto to jest. Mhm. Stój tak jak stoisz, czekaj. Proszę robić zdjęcie pamiątkowe. Nie no, to będzie, wiesz, na miniaturkę, nie? Będzie miniaturka, dobra. Ja to sobie za 10 lat obejrzę. I tak, wspomnisz mnie, jak już będę martwy. Dobra. Jak Bonalka. No tak, tak. Świętej pamięci. Tak. Jakiś tak, po prostu kiedyś zamilknę i wszyscy myślą, co się z nim stało. No, umarł. I po tygodniu, wiesz, przestanie to kogokolwiek obchodzić. No i tak, minie tak, 2-3 dni. Życie toczy się dalej. Tak, 2-3 dni, chuj był, chuja nie ma, no proste, nie? Tak. Nie, a zostawię na pulpicie instrukcję dla mojej rodziny, wiesz, że będzie dokument tekstowy, napiszę w Discordzie, że umarłem. Okej. Okay. Bo on jest, wiesz, auto się odpala, wiesz, przy kompie, to przecież odpala na pewno kompa kiedyś, nie? Mojego, jak no umarł. Tak, no. No. Wiesz, to pierwsze co, nie? Tak. Zostawię taki ten, zostawię taki właśnie plik tekstowy właśnie na pulpicie i włączcie Discord i napiszcie moim przyjaciołom, że umarłem. Dzień dobry, Tomasz umarł. Nie żyje. Prosił, żeby dać wam znać. Ciekawe, czy byście uwierzyli, chuja byście uwierzyli. Jego ostatnie życzenie. Dać znać. Siadaj. Szukaj jakiejś aktywności, ja będę jechał powolutku, a tam coś poszukaj. Masz jakieś życzenie konkretne, czy? Na co masz ochotę, no nie wiem, no. Fajnie, to sumo jest w sumie fajne, tylko jakąś małą mapkę. Taką, wiesz, żeby było dużo emocji szybko, bo fajnie, hajs leci. Dobra. A ja będę, włączę ci wibracje w tym czasie. O, już się skończyły. Nie wibruje, jak ja jestem w menu, to nie wibruje. A ja będę powolutku jechał. Bo to już mamy większość zrobione nawet. No wiem, ale weź takie, żeby ta. Na przykład to na tym szczycie tej wieży, nie? Było fajne. Bo było szybkie, sprawnie. Dobra, nie wiem czy to jest to, bo te miniaturki na wiem. Te menu są takie, wiesz, nieintuicyjne dosyć. No spokojnie. No już chuj. Nadołączało pis do osób. A, no i nie macie w samochodziku, no. Muszę wyjść. Kurwa, no powinno być tak, że wiesz.
jak jesteś w ekipie, to liczy jako jednego gracza, nie? I no tak, tak jak było w Red Deadzie, nie? W ogóle w Red Deadzie musimy porobić wyścigi konne, jakieś deathmatche tam są przecież, nie? Można jako party dołączyć. Tam jak, są różne rzeczy, tam wiesz, łapanie tych, wiesz. Tak, jak grałem sam, to miałem takie fajne, że wyścig konny, ale miałeś łuk i trzeba było w checkpointy strzelać takie, wiesz, jakby tarcze, nie? Żeby zaliczał checkpointy. Fajnie to było. Jestem w tym, w farmie wiatrowej. Nigdy tu nie byłem w sumie, jak grałem w GTA tyle lat, a nigdy tu nie byłem. Kręcą się. Szkoda, że nie może tam wejść. Ale są chyba nieproporcjonalne, bo one mają, te prawdziwe mają przecież wejście, że można wejść, nie do środka. A tylko takie słupy. Ale fajne, fajne. Jak, dzieje tam się coś? Jakieś ruchy górotwórcze? Zaprosiłem jakiegoś Maxa do chuja. Dobra, zaprosiłem, no. Poszło za to. No kliknąłem. Dobra, to ja szybko siknę. No, ludzi. Okej. Dlaczego mnie wyrzuciło? Jestem teraz poza tym. Halo? Nie wiem, ja się rozpiłem przed domkiem teraz. Nie wiem czemu. Ja w ogóle w jakiejś koło fontanny coś się popsuło chyba. Czekaj. O Boże. No i nie jesteśmy znowu w tej samej sesji. Dołącz do mnie, jak możesz. Bo znowu się trzy osoby, tylko to. A ja coś tutaj, nie wiem, porobię głupiego. A tu była misja z tym. Zaspiłem się w tym miejscu, gdzie były w singlu skoki spadochronowe. Co mogłeś czarnoskórym tym. A jak nie, to możemy zrobić tą misję dla Lamara. Tam, wiesz, tych balasów trzeba likwidować. A czy nie, mamy teraz już dalszą misję fabularną. Bo tam to co zrobiliśmy. Ty ganasz? No. I tam jest taka jest, misja... Ja nie pamiętam. Tam, no tam to zrobiliśmy, udało nam się. Teraz druga misja jest. Ja włączyłem sam kiedyś z Anonem. Aha. Dla dwóch osób. Jeden snajpuje z góry, a drugi idzie dołem i trzeba szybko, po cichu wyeliminować tych balasów, ale że kurwa gość był lewy, to wiesz, ja mordowałem gości, wiesz, szybko ze snajperki, ale jeden uciekał i informował resztę i był fail. Potem jest w ogóle wątek fabularny o tego Lamara cały. Tylko że no, wiesz, no to jest gorzej zrobione niż w Red Deadzie, bo tu jak wymaga czterech graczy, to muszą być czterech, nie? Nie można we dwóch zrobić. Tak w kołbojkach robiliśmy fajnie. Dobra, jesteśmy razem w sensie. Tak? No to dawaj tam coś, no dawaj to sumo znowu. Już na spokojnie coś tam zrobimy, może nie? Tobie też wskakują co czas informacje, że odblokowałeś coś tam. Tak, czy jakieś inne tak, gówno, cały czas tatuaż, coś, no. Tak, cały czas po coś odblokowane, no. Jaka tu dziura jest, Jezu. Dziurka? Ale potężne jest to miasto, tak wiesz. Są miejsca, w których w ogóle nie byłem nigdy, nie? Grałem też i w single tyle godzin, nie? I w multi dziś nie ma, a są miejsca, gdzie się w ogóle nie było jeszcze. Tak, jest dużo takich zakamarków z tymi blokami. Teraz biegam po jakimś takim właśnie jakimś jakby wiadukcie, nie? I tam jakieś, to jest jakaś, widzę, jakaś rzeźba. Nigdy tu nie byłem w sumie. Także no. To co oni tam w szóstce odpierdolą? No ciekawe.
Dobra, poszło zapro do ciebie. Kliknąłem. Jak dołączysz, to zaprosimy resztę anonków. I znowu będzie remix, dwie osoby, będziemy grać 15 godzin. Może nie. Daj ten, daj ten dwie rundy do wygranej, żebyśmy nie grali 100 lat. Dałem 3 na razie, zobaczymy jak dołączą anonki to. Jak nie dołączą, to daj jedną tylko. To zagramy, wiesz, one versus one, jedną drużynę i... Znaczy dwie. No dobra. Dobra, nas jest dwóch, nie? No. Tylko szybko, żeby wiesz, kto wygra pierwszy i będziemy szukać dalej ludzi. No dołączę jakiś typek. No to dawaj. No to już trzy. Oho, oho, daj cztery. Dobra. Ale on call. Rozmawia. Wyszedł. Trzy. Dobra, daj dwie rundy, no. Daj dwie rundy. Bo trzy będziemy za długo grać. Dobra. Dobra. No i lecimy. No i leci. To znowu będzie, nie wiesz, duża mapa. To będziemy, wiesz, do tych... Aż do sudden death pewnie się mordować. Ja gotowy. Ja kiedyś grałem w taki tryb, ale to dawno, dawno temu, że jedna drużyna skakała samochodami opancerzonymi, a druga miała wyrzutnie rakiet. Trzeba by było zestrzelić, ale nie wiem co to było. Ale to było dawno temu. Gość wie o co chodzi, patrz jaki czai. A to ty snout, aha. No tak. Skoczę z wyrzutni, patrz jeszcze. Na tyle czasu mam. Hopla! Sven. O Boże, o Boże! Co za głupek. O nie. No dawaj stąd, pojedynek kurwa gigantów. Nie spodziewałem się, myślałem, że wiesz, będzie próbował unik zrobić, nie żebym wpadł do wody ja, nie? No nie wiem, no stanął bokiem, bo nie, może się zagapił. Opuścił grę, no. Także to będzie między nami sznaut. Chodź, po dżentelmeńsku. Lubię po tym jechać, po tych kreskach. Sympatyczny dźwięk. Tak jakbyś przez taki most przejeżdżał, no, nie? No. Tak przyjemnie słuchać. Wiesz, im dłużej, tym więcej hajsu, nie? No dobra. Możemy się tak umówić. No, tak nie wiesz, tak są, wiesz, do dwóch wygranych to... Ty masz Forda Mustanga. A ja takiego Dodge'a. Dodge Challengera, czy... Jakiś taki ten Dodge. Ale emocje. To jest taki, o wiesz, o. Welcome to the calm zone. Hopla! Ah! O, nie. O, tyle. Koniec. O Jezu. No i dobra.
O Boże, jak do tego doszło? Kurczę, w końcu wygrałem. O, jaki ładny biały. Gratuluję. Buziaczek poszedł. Pewnie. 8000. Ja wybieram sumo Remix 1. Dawaj. Remix 1, dobra. No, bo to malutkie, nie? To będzie szybko. Lubię to grać, w sumie fajny tryb, podoba mi się. Tak, sympatyczny sumo taki. Jest super. No, sympatyczny taki, no. Tam, wiesz, setki widzów, co oglądają, zrobią, nie, nie, bo znowu to samo. Wiesz, jak to jest. Setki widzów. Jesteś, Naut? Jestem, ale to będą dymy jak chuj. Nie widzę cię. Ja ciebie widzę, spokojnie. Tak? To chopie takim... Mm-hmm. Dawaj więcej, jesteś hostem? Nie, nie jesteś hostem. Nie, nie jestem. Na takim małym tym to będzie... O Jezu. No i dobrze, no i dobrze. No i dobrze. Dwie drużyny, kochani. Tak. Będzie confusion. O Jezus Maria. Nie jesteśmy razem? Przełączam się. Nie wiem, chyba nie. Fuj, przełączyłem się, zobaczymy. Jesteś snout u mnie? Jestem pomarańczowy. No ja też. No i dobra. Znaczy tak kliknąłem, ale nie wiem, czy mi tu dołączyło. U mnie jest dużo osób, nie wszystkim się pokazuje niki, więc... No dałem, zobaczymy, no. Nie wiem, czemu mam pizdę pod okiem. Pizda nad głową. No dobra. Zobaczymy, czy jesteśmy w tym samym teamie. Tu będzie fajny teraz, mały taki daszek. A nie, to jest to duże. Jak jesteś pomarańczowy, to jesteśmy razem. No jestem pomarańczowy, no. No i dobra, o jesteś, no. Co tu się dzieje, już mi goś wypierdolił. O, teraz fajnie, taka duża eskada. Teraz będzie fajnie, teraz o, będzie... O kurwa. Teraz będzie super, no właśnie. Myk, o to kurwa. Chodzi. Tak to jest, chodzi. Tak jest, tak. Emocje. A, tu po zewnętrznej okrążę. Nie, na spokojnie, przeczekać. Pierwszą strefkę. No i elegancko, i drugie strefki. Teraz jest fajnie, emocje, jak jest dużo ludzi, to jest pewnie. No, bo Sorgość, wiesz, jak tu... trzy osoby i no to te pierwsze nuda. Strefy, no, no to... No nuda, wiadomo. Nie ma opcji kogoś wybrać, nie no. Ale kurwa. Ojej. Jaka orgia, o Jezu. O, ktoś wypadł. Od nas. Cfel jakiś. Lecimy. Dobra. No, kolega, że wypadł. Co goś wypadł. Czyli u nas dwóch wypadło już. Zakończył konkurencję. Tak. Dobra, wyjebałem tamtego, dobra. No, spadł fioletowy. Chciał mnie wyjebać, ale się przeliczył. Ostrożnie tam. Spokojnie. Jezu, przepraszam. Dobra. Emocje mnie poniosły. Najważniejsze, że nie zdechłem pierwszy. No pewnie. Dobra, ja tu poczekam na zewnątrz. No, dasz radę. Niech się kotłują tam w środku. No i to fajne, jak dużo ludzi, to jest super. Emocjonujące. No. Emocjonujące jest przynajmniej, no. Oj. O, cię załatwił. Chociaż nie, dobra. Co tu się dzieje? Się kotłują. No, żeby się tylko w dziurę no, nie wjebać. No, wiadomo.
Oho, no i po tobie. Bye! Musisz walczyć o honor pomarańczowy. Krzysztof, jak? Ja umarłem dawno. Co ty gadasz? No to ja spadłem, nie trafiłem w dziurę i wpadłem do dziury. Dwóch pomarańczowych. No nie. Masówę zrobili i patrz. Jezu. A ty u Krzyśka otukują? Te niki takie żenujące. Sanja Gaming, czy coś tam, Boże. Okropne. No cisną pomarańczowi. Dobrze się wpierdolili, dobrze, właśnie no. W środeczek i elegancko. O. Dobre. No, 2-3, no nieźle. No. Podpucha, dobrze, gość dobrze robi. Nie da ci wypchnąć teraz i... Koleś ma rangę 552. Patrz. Nasz się wpierdoli, o nie. No, 1 vs 2, no, będzie ciężko. Ciężko będzie. Ale podpuszcza i dobrze robi, dobrze. No, zablokowali dziurę. Pięknie pomyślał. No, jeszcze możemy to wygrać. Oho, jest panika. Na spokojności. No to w sumie jest pomysł. Co oni robią? O Jezu. No musisz dobrą pozycję zająć. No, tak. Nie wymyślisz. Wpierdolić się w środek i czekać. Tak jak o, wypchnął go i coś z tego może być, no. Coś z tego może być. Pięknie. Super. Pięknie. Elegancko, naprawdę elegancko. Wolisz ogórki kiszone czy korniszony? O Jezu, kiszone, tak. Korniszonów nie lubię. Znaczy, lubię, ale nie. Kiszoniaki ponad wszystko, no, eleganckie. Tylko nie takie kapcie duże, wiesz, że gdzieś w środku są puste woda, tylko takie średnie. Średnie takie. No, tak. Tak. Kiszoniaczki, o, pewnie. Aleś mi smaka zrobił. Bo korniszony, no lubię, ale są takie zbyt octowe, no. Znaczy nie, to tak octowe chyba, nie? Mają posmak octowy. Ja lubię sobie korniszonka tam pakować gdzieś w kanapkę. No tak, ale nie, bardziej lubię kiszoniaki. Kiszone też lubię bardzo. Plastereczki tu do kanapeczki, chłopie, złoto. Lecimy. Natomiast z jakimś pasztetem czy smalcem to sam raz. Kurwa mać, co ja zrobiłem? Nie. O Boże. Panie, coś pan zrobił. No bo się rozmarzyłem o tych kiszoniakach. To jest dramat jakiś. I co mówiłem o tych kiszoniakach, a że... Kiedyś z kumplami właśnie piliśmy flaszkę i tylko zaliśmy tylko kiszeniakami, bez picia. Tylko wiesz, chłopie, zero kaca rano. Zero. Pewnie, że tak. No, tak. Wiesz, kielon ja i... Ja mówię, że gryzak... wód tutaj nie trzeba zapijać w ogóle. Tak. Wiadomo, że ciężko się pije, bo niedobry, wiadomo. Ale jak się człowiek przemoże, to warto. Podejmę kaca.
Ja tak piłem na weselu u kuzynki, że waliłem wodę i ogóreczek, pyk. Tak, tak, tak. Ludzie cię kurwa dziwili. Ja pierdolę, co ty nie zapijasz? Tak. Mówię, kurwa, chłopie. Ale na przykład też jest teoria, znaczy teoria, też jest, zgadza się, że przepijasz wodą niegazowaną. I też jest spoko. Też wtedy nie ma, wiesz, nie ma... Jedź no! Dobra. No spokojnie. Ja spanikowałem już. Także, no, tak. Ale kiszoniaczka im było elegancko. Kielon, myk pół kiszoniaczka, super, super. One mają na tyle mocny smak, że zabijały ten posmak wody, nie? Tak. Sama witaminka. Tak, elegancko, naprawdę. Kiszeniaczki są super. Ładnie tych niebieskich tutaj jebują. Czy wiesz, ja ogólnie nie przepadam za mocnymi alkoholami. No to jak wczoraj piliśmy, to cały dzień zmięty. A wiesz, wolę sobie siąść, wypić sobie 6-8 piwerek. Jak już pijemy tak mocniej coś, to człowiek rano wstaje, wiesz, wypoczęty, jest inaczej, nie? Dlatego no nie. Nie przepadam. A tu no. Rywalizacja. Robi się ciasno. Oho. Dobra. Wjeżdżam się rozeczek. Jeden powinien się poświęcić, jeden gość. No właśnie, no i pięknie. No i elegancko. Tak to się robi. Tak trzeba. Ale hajs, oho. Już 30 koła zrobiliśmy. Cudownie. Tylko nas jest więcej, widzisz, nierówna walka. Oj, dobra. Oj tam. Nierówna od razu. Będą VAT podnosić, nie wiem czy czytałeś. Tak, widziałem. No. No Mateusz tam to pierdoli, tak, że jeszcze podatek dochodowy powinien być 50% moim zdaniem. Jeszcze się wszyscy kurwa zasramy jeszcze 3 razy. Bynajmniej bąbelkom dali. Najważniejsze. I tym, i górnikom. No tak, tam strata kurwa co roku kilka miliardów, ale chuj, trzymamy skurwysyny. 13, 15, 16 kurwa. Tak. Pensja chuj wie ile, węgla kilka ton na zimę. Tak, leżą te hałdy, nikt kurwa tego w ogóle nie zużytkowuje. Ten kurwa zjedzie pod tę ziemię, tam wyjdzie i biczuje się, bo on kurwa górnik, ja pierdolę, ciężka praca, tyle, nic nie wiecie. Tyle samo wyjazdów co powrotów. A chuj z nimi, tych górników kurwa nie trawia tak samo jak tych taksówkarzy jebanych. Ja jeszcze nienawidzę górali. Tak, górale, no złotówy następne. Są kurwa tacy roszczeniowcy, że po prostu ten dramat. Głaskanie konia 5 zł. Tak. Zdjęcie z koniem 5 zł. Tak. Ale tak jest. O Boże. Spierdalaj skupi. Oscypek 20 gram, tam 10 zł. Tak. Ale oscypki są pyszne, lubisz? Ja lubię oscypki, tak. Są eleganckie, są, no. To wiesz, gołymi łapami, ugniatane, hej. Tak, ale są pyszne. Pyszne są. O chuj. Już po tobie? Nie. No jeszcze i dobra. Nie? No i tak trzeba żyć. Lubię osypki, w ogóle lubię sery pleśniowe i wiesz. A to nie jadłem pleśniowy, tak, więc nie wiem. Za gołdą jestem średnio, lubię ser Radamer. Zawsze kupuję Radamer. Jak a czy wiesz co, ja ci powiem taką dosyć ciekawą teorię, że nie przepadam za żółtym serem, jak jest taki zimny, rozumiesz? Okej.
Ale jak jest jakiś taki, wiesz, podgrzany, upieczony, to kurwa ja bym jak pojebany. Znaczy, nie kup ser... sobie z Hochlandu jest taki ser do tostów. Znaczy, wiesz, to jest tak, te takie, wiesz, w tych takich foliach, co są, to lubię, te, wiesz, takie... No to pion na serki. No, to jest spoko, wiesz, te kwadraty, takie kwadraty, nie? To są spoko, no super. Tylko, że, no, nie przepadam za... Znaczy, nie przepadam. Mogę zjeść, ale nie robią furory takie zwykłe, takie, wiesz, sery na, wiesz, na... Żółte, zwykłe na zimno, nie? Bo zjem, spoko, zjem, ale... Tak, no, nie, bo zimne nie, to wiesz, takie, nie ma takiego smaku na zimno. Fetę uwielbiam, kurwa, feta jest... Fetę lubisz? No. Ale, ale nie feta jak tandeta, tylko wiesz, feta serek. Nie wiem, no dla mnie to jest taka rozmoczona kreda. Nie, ja uwielbiam fetę. Feta nie, feta jest kurwa fantastyczna. Słona taka, elegancka. To już ja bardzo w stronę mozzarelli. Ale mozzarella też właśnie nie ma smaku, właśnie to jest ciekawe. Bo mozzarella ma w ogóle nie ma smaku. Mozzarella smakuje jakbyś kurwa jadł papier zimny. W ogóle nie ma smaku. Ma smak. Tylko na ciepło musisz sobie rozpocząć. No i chuj. Wygraliśmy czy przegraliśmy? Bo piknęły ten klakson. O! Zwycięstwo. Pięknie. Mozzarella jest spoko jak się roztopi. Jest elegancka. Tak. Na jakimś zapieksa czy coś tam to jest cudowe. Bo tak na zimno to jest taki, wiesz, budyń mleczny. No nie ma smaku po prostu. Galaretka taka, no to... Ale panie. Mozzarella w plasterki z pomidorkiem posypane taką, wiesz, kolendrą, to chłopie, to jest kurwa złoto. Najlepsze jedzenie jakie może być. Pomidorek plus mozzarella, hop do mordy, polecam, cudowne. Kupuję mozzarella w takiej kostce, no. jak jest ser żółty. Nie kupuję, wiesz, w tej kulce, takie z wodą. A, nie w kulce z wodą, aha. No bo jak ja biorę to w takim, wiesz, woreczku jest taki, wiesz, nie, w tej folii. No, kulka. Taka, czy tą wodę wylać? No, wygrywamy to. Patryk zapierdala. Szak szukę zrobić, wiesz, to jajko na pomidorach, tak. Rzucisz tam mozzarelli i super. Ja wiem, ludzie chwalą to ostatnio, że smaczne. No bo to się łatwo robi, wiesz, No. Ja serio smaka na tego, na kepsa, ale jakoś tak nie zamawiam, bo nie ma, u mnie w krosie nie ma takiego super kepsa, żeby taki ekstra, nie? Wszędzie jest taki, jest spoko, jest smaczny, ale wiesz, bez rewolucji, nie? No, u mnie nie dowiozą nawet, więc... No tak. Chyba, żebym z pizzą razem zamówił, ale to nie wiem. No to nie masz dopłacić za dowóz, na przykład, nie wiem, 5 zł i dowiozą? Nie wiem, no musiałbym jakieś negocjacje przeprowadzić. Aż tak daleko do tego, do miasta jakiegoś? Nie no, jest... Do Kielc mam 15 km i jest drugie takie miasteczko mniejsze i tam jest pizzeria i tam też robią kebab. Aha. I jest jakieś 10 km, może mniej. Mhm. I tam jest, wiesz, dowóz gratis, jak zamówisz sobie za 3 dychy. Kurwa mać! Chciałem gościa wypierdolić. No właśnie tak ci pisałem wtedy, nie? Na Discordzie, że pytałem o czy masz jakiegoś Michała w rodzinie. No bo kurwa... Wiesz, klapka mi się otworzyła, bo tak. No. No, patrzę, wiesz, miejscowość tam, myślę, a to kurwa sprawdzę, patrzę tu, miejscowość już pod Kielcami zaraz, a ty mówisz, że mieszkasz gdzieś tam pod Kielcami, myślę, oho, nazwisko to samo, myślę, kurwa, może jakaś rodzina, czy do ciebie, nie? To wiesz, to bym tam coś gratis rzucił, czy dla śmieszków jakąś kartkę, czy coś tam, nie? Wiesz, ale to no, to jednak się nie sprawdziło, czyli to nie, to była jakaś miejscowość taka dwuczłonowa, jakaś wioska, taka dwuczłonowa, nie wiem, czy kojarzysz tu u siebie coś jest. W okolicy coś. Nie wiem, musiałbyś im powiedzieć, bo to jest, wiesz, miejscowości jest od chuja. Nie pamiętam. Ale było, że był powiat kielecki właśnie pod samymi Kielcami. I miejscowość była, musi miała dwa człony, jakaś Wola chyba, coś tam, czy nie pamiętam. No ale zdementowałeś plotki także. No nie, Mateusza Mazurczaka nie znam żadnego. O, pan nazwisko na streamie. Co ja tam zrobię?
No wypikasz, wypikasz. Jak ja tego nie edytuję? To nikt tego nie będzie oglądał tyle godzin. Nawet gdyby, to wiesz. A tu emocje są, fajnie, fajnie, dużo się dzieje. Co, po nazwisku mnie nie dojadą. Pewnie. No i co, gość to no, są został sam. Jeden pomarańczowy. No, zobaczymy, no. Sobie da rady, no. Ale patrz, cofa tu, taki ogarnięty chyba. Trzeźwy po raz. A, no tak, no. Ale w sumie nie jestem bardzo najebany. Dawaj go! Ja pierdolę. Ajajajaj. Ale ja pierdolę. Ale, nie, ale pomysł był dobry, bo go wypierdolił, tylko że no, ten drugi z tyłu się pojawił. No dobrze, tylko dwóch na jednego, no. Pomysł był w porządku. Ale patrz jaki hajs, no panie. Dobra, jeszcze jedna runda dla pomarańczowych i mamy to. Mamy to. To jest elegancko. No to jakiś serwer jest 30 osób, a tu gra 15, czyli pół serwera gra teraz, nie? Tak. Wyścigi teoretycznie, czyli prawie cały serwer napierdala event, nie? Jesteś dumny z siebie, że zacząłeś to? Nie. Aha. To dobrze w sumie. Ale teraz przypierdolę w kogoś, Jezu. O, tak. W ogóle ten Carmageddon nowy jest na Steamie za 12 zł. Tam też jest, nie warto. Tam też jest jakiś multi. Nie, no, warto. Nie, no nie czytałem recenzję, no, że podobno, no. Nie, no widziałem to, no. Że jest słabe, niestety. No. Niestety. Szkoda, szkoda. No, dwóch naszych zdechło już. Tam rozpychamy skurwiela. Spychamy skurwiela. Zepchnięty był? No, dobra, dobra, udało się. No i elegancko. No ale tu kolega pomarańczowy nie pomaga. Kurwa mać, no. No nie idzie mi dzisiaj, no nie idzie mi dzisiaj, no. Nie idzie mi dzisiaj. Musisz myśleć o dobrze ogółu, po prostu. No niestety, no. Nic. Jeśli twoja śmierć się przysłużyła... No nie, właśnie nie. Wiesz, sam spadłem, sam spadłem z dziury, więc no nie wiem. Dobra, jak coś, to możemy w piątek przyszły obejrzeć sobie to, ten film, jak to się nazywa? Team America, tylko przypomnij, zapisz gdzieś. Bo to ci no, chodzi, tak? Trzeba napisać do Mewka, nie? Że tam odpowiednio wcześniej. No, to włączymy, nie, w piątek to wiesz, włączymy sobie o 20, obejrzymy, on pójdzie spać o 10 i potem my GTA, nie? No. Dobra, dobra, tylko wysypić... No to ile tam, półtorej godziny? No tak, tam nie... Zdążysz? Chuje teraz. Nie wiem. Zagadałeś się jedno, no to dobra. No, no to trudno. No, bye. Żegnajcie. No, to daj znać i no, tylko zapisz, żebyś nie zapomniał, bo ja zapomnę na pewno. To ja szybko siknę, póki oni tu się mordują, no, to... dobra. W ogóle ten, czytałem takie bezspoilerowe recenzje tego nowego Mortal Kombat, nie, co ma być w przyszłym tygodniu. No. No i ludzie chwalą, ma ocenę 7 ma. Że no podobno, proszę. Że podobno bardzo fajny reboot, że bardzo fajnie zrobiony, że dla fanów serii, czyli tak jak my, tak jesteśmy nerdy, nie, co graliśmy ten oryginał, to że się spodoba, że jest fajnie zrobione. Także czekam,
pytam, ja tam z Mortalem miałem tyle doświadczenia, co ten pierwszy film z 96. No to ja tak samo, tam trochę na kompie graliśmy, wiesz, czy u kuzyna, czy coś tam, ale takie kultowe przy tym filmie, takie kultowe, nie? Ale mówią, no... wiem, że taka gra była i tak, tyle. Ale ludzie mówią, nie, piszą, że gdzie czytam recenzję, że jest zrobione w porządku. Że jest dobry, że fajny, że wciąga i że, wiesz, wierne tam, wiesz, source material, nie? Mhm. Także no będę oglądał, no miał być w tym tygodniu. Miał być wczoraj, ale przesunęli tydzień do przodu, już premierę. Na VOD. Tego King Konga sobie zobacz, tylko poleciłbym obejrzeć wcześniejsze wersje Godzilli. Wcześniej. Oglądałem tą pierwszą. No, tam jest Godzilla, dzisiejszy Godzilli i King Kong nowy. Co wypadałoby zobaczyć przed obejrzeniem tego, bo to się wszystko łączy w sumie, wiesz? Oni taki zrobili z tego taki mini uniwersum jak Marvel, wiesz? Trochę. Wiem. Że tam są nawiązania, to się wiesz, łączy, nie? Także polecam sobie nadgonić zaległości najpierw. A potem zobaczyć, bo no, powiem ci, że... bardzo pozytywnie się zaskoczyłem. No i chuj, skoczyłem i... o nie, myślałem, że już tam do wody. Kurwa, gdzie ta strefa jest do chuja? Gdzie ty jesteś? No jadę. Że powiem ci, że zaskoczyłem się bardzo, jeżeli chodzi o... w sensie pozytywnie, nie? Z tym Godzilla kontra King Kong, że naprawdę jest, wiesz, nie jest rozciągnięte, jest sama, wiesz, akcja cały czas, w porządku, naprawdę jest super. Można zobaczyć, jak najbardziej. Co tu się dzieje? Pomógł mi, dobra, dzień. Kurwa, clusterfuck. Dobra, lecimy. O, gościa wyjebałem, a propos. No i wpadłem do dziury, no przecież no... Ale zabiłem gościa wcześniej także. Dobra, spadł sam z siebie, fioletowy. Wygraliśmy to. Spektakl snauta oczywiście, odpalamy. Żebyś nie wypchnął, gazuj. Dobra. Dobra, no raczej wygramy. No to wiesz, wystarczyłoby to tak, żeby reszta go zablokowała, a jeden pojechał do punktu. No i tyle. Ale oni nie myślą w ten sposób, wiesz. Bo tak wystarczyło, jedna osoba do punktu, a reszta go blokuje, nie? To jest wszystko, wiesz, komunikacja, nie? No, wiesz, wy tylko zablokujcie, nie, we trzech, a ja do... O, no już, a propos. No i dobra. Czyli zrobili dobrze, no i elegancko. No i cudownie. No i pięknie. Hajs będzie zajebisty. Rany boskie, 100 tysięcy, 120 tysięcy. Pięknie. Ja level, to wyda. Level do góry, na co, na dziewczynki. Idziemy do bordelu zaraz. Cudownie. 150 tysięcy. Nie, 15 tysięcy. Oceniam jako dobre. Gdzie ty to oceniasz? Jak ty to robisz? No, na dole masz, wiesz, ten bar taki. Nie wiem, ja nie widziałem, żeby tam była jakaś opcja do oceniania. Nie zwróćcie uwagi. No, u mnie jest dobra, zła. Jeszcze jedno, czy co? Możemy machnąć jeszcze jedno. To co, może siódemka? Graliśmy? Czekaj, bo tam teraz... O, już chuj, już zagłosowali, dobra, już zagłosowali. A, dobra. Już zagłosowali. Fajny ten tryb, podoba mi się, naprawdę. Przyjemny jest do gry. No, ja lubiłem właśnie, przegrałem chyba za 20 godzin w to sumo. No to fajnie. Nic dziwnego, że tyle hajsu. No bo się fajnie w to gra. No fajnie, no, fajnie. O, proszę, jesteśmy razem. No, dużo randomków. Mhm. Tutaj niech los jeszcze ustawi liczbę drużyn. No tylko ten, czajmy, żeby się dopaść do siebie, nie? Jest 12 ludzi, czyli... No, zobaczymy, jest 50-50. No, jesteśmy. No, dobra. Jesteśmy razem, no, no i super. No i elegancko. Ta Fioletowi, adwentowo. Tak, Tyranta wybieram, Tyrant. Nie wiem, co za samochód. Ale wybieram.
pobici. Jutro niedziela. No, to pośpię sobie długo. Trzeba zregenerować manę. O, dołączył kurwa jakiś cwel do nas. I zaś cię podmienić i wypierdol... O, patrz, kolejny. I zaś cię wyjebie do nich. Nie może podmienić, no jak może? No tak było, że dołączyłem do was i to cię wywaliło i... Oho. No i już. Siedź. Dorzuci nam jednego typa. Oby. Fioletowy? Si. No i dobra. No i robimy to. Widzowie będą się nudzić, bo znowu jest sumo samochodowe. Nie ma widzów. A, to dobrze. Spokojnie. To dobrze. Nie, to tylko nagrywam tak, wiesz, no. Kurwa, się na mnie rzucili. Żeby tylko na pamiątkę było, nie? No, o to chodzi. Spróbuję jutro jeszcze raz przerzucić ten filmik na YouTube, ale... Ale to musi być, no. Dajesz tam tu eksport do YouTube'a, wpisujesz szybko nazwę, dajesz publiczny, nazwę byle jaką i on ci to eksploduje i on ci to wysyła. No wiem, no, musi tak, być. Tak zrobiłem, ale no. Wiesz, napisał mi, wiesz, tam... Mielił ten filmik ileś tam godzin. Co ty powiesz? Na końcu napisał, tak, napisał, że film za długi i chuj. Jak ja ten, jak ja wziąłem z Twitcha bezpośrednio, wczoraj po pijaku dwa razy kliknąłem i dwa razy się wysłało. I były dwie kopie tego samego filmu po 3 godziny 40 minut. Ja miałem jakieś 3 godziny 50. No bo miałeś troszkę dłużej, no bo tam był coś wcześniej, no. I nie było problemów, normalnie. Napisał, że za długi i spierdalaj. Obie kopie mi wysłało, nie było problemów. Aż dziwne. Ale hardcore. Czy ktoś zdechł? Jeszcze chyba nie. Wypierdalaj, kurwa, cwelu. A ten gówniarz poszedł? Już nie ogląda? Twitcha już dawno. Aha. Poszedł formatować komputer. Dobra. Bo on kupuje GTA, będzie grał. No na pewno. To nie jest nasza grupa wiekowa. Jak to? Jak no. Ja maturę piszę w tym roku. No, ty co roku maturę piszesz. O Jezu. O Jezus Maria! Nie! Nie! Zabili mnie. Spokojnie, jeszcze z czterech gości naszych. Czterech na dwóch, spokojnie myślę. Bo tu czas, wiesz, trzeba drużynowo, nie? Tak tam było, co ostatnio było. Trzech zostaje, wiesz, blokuje typa, jeden idzie do punktu i wygrana, nie? Trzeba znać te samochody trochę też i wiesz, nazwy, mieć nie? Jakiegoś skilla. Który samochód jest dobry do takiego eventu, nie? No bo co, weźmiesz tutaj takiego Monster Trucka, no i będziesz tylko przejeżdżał po tych samochodach i... No tak. O, tutaj gościu czeka. Ha. Ledwo. Jak go pierdolną. I spadł. Znowu ten Sanja Gaming, co wcześniej. No co, jednego wypchać trzeba, no. Wypchajcie go. O Boże. Kurwa mać. Dobra, gościu ma rangę 300 ponad. 400 prawie, no.
To chyba sobie poradzi. Na pewno już grał? Jutro robić spaghetti czy pulpety? Why not both? Patrz, wyjebał ich. Widziałeś to? Ja pierdolę. Why not to make a meatballs? Wiesz, połóż sobie, wiesz, pulpeciki, kurwa, z makaronem. Nie no, albo jedno, albo drugie. No jak no jedno, no. Makaron normalnie, do tego pulpeciki, wpierdolono makaronu, jesz. Jak człowiek. No to na pewno to pulpeciki zrobimy z sosikiem. Pewnie. Makaronik, rurki. O, pewnie. Ja najbardziej lubię ten... będzie chciało. Ja najbardziej lubię kokardki, makaron. Ja lubię makaron Barilla. Który to jest? Jaki to jest kształt? Kształt jest każdy. I rurki, i kokardki, i świderki. A to czym ty się to marka Barilla. Aha, jest, aha. Że marka. Makaron. Czaję. Bo u mnie, wiesz, likwidują to Tesco i jest często w promocji, tam minus ileś procent. No tak, tak, no bo Tesco miało wychodzić z Polski, miał wchodzić Walmart, nie? Sobie kupiłem tego makaronu, kurwa, i teraz no trzeba gotować. No bo to się nie psuje, no to się nie psuje przecież. No. Tak, kasza, ryż. I spaghetti, te kurwa rurki. No. Znaczy ja spaghetti nie lubię, wkurwiam jedzenie spaghetti. Takie męczące. To znaczy, wiesz. Męczące jest. Raz jak gotuję spaghetti, to łamię na pół przy gotowaniu. A no to tak, to tak, tak. A mnie wkurwa, wiesz, takie długie te kurwa... Nie! No gielandy to... i musisz kręcić ten widelce albo kroić. Takie to wkurwiające jest strasznie, no. Ja jem spaghetti łyżką w ogóle, wiesz. Nie, tam. Nie, to jest to upierdliwe strasznie, no. Mija się z celem, no najlepiej to rurki, kurwa, albo kokardki, wiesz, tak, ten sos tak. Sobie spaghetti zrobić i chuj. No, czyli penne makaron, tak? Penne, te rurki, no. No. Ja świderki lubię w sumie, tak klasycznie. Pewnie. A nie, kurwa, spaghetti się człowiek z tym pierdoli więcej niż je. Weź jeszcze najebany jak jesz, to kurwa po mordzie ucieka. Ale idź kurwa, nawijasz to, kręcisz tym widelcem, kurwa, kręci się bez końca, a idź. Kręcisz to na widelcu makaron, mięso, gdzie tak, indziej. Tak. No, kochani, bo umierają tu ludzie. No, ale mamy przewagę trzech, więc nie jest źle. No, ten pomarańczowy, kurwa, ciężkie życie ma. O Jezu! Kurwa, wychujał mnie, no. Dobra, 5 do 6. No. O kurwa. Widziałem, że blisko. Spokojnie. Elegancko. Dobra, są jeden śmieć. Napisz, czekaj. Wiesz, jakby któryś się poświęcił, nie? No tak, to wypchał go po prostu, wiesz, no. Tak trzeba zrobić. Oni we dwóch muszą go zablokować, a trzeci, ty czy ktoś tam jedzie do checkpointa, tak, nie? Tak, zając strefkę i chuj. No, no o to chodzi przecież, nie? Ale to wszyscy, wiesz, z ego, nie? Jak. Dobra, zajmiemy się kolegą. Trzeba chuja zablokować, poświęcić się. W jaki sposób tutaj? O, właśnie tak. Właśnie tak. No kurwa, wlazł, no. Nie no, trzech na jednego, kurwa i... Jak to przegracie, to ja nie wiem. Goście tutaj się szara gęsi. Blokujcie go.
kurwa cię wypierdolą zaraz. O Boże. No puść ich przodem, no. I przypierdol w typa na końcu i... Tylko, że oni go zablokują. I będzie problem. Jak piszczy ze sprężarka. I teraz zablokuj go. Tak jest. Pięknie. I tak trzeba było robić. Pięknie. No i już. MLG. Tak trzeba było. Proszę bardzo, 15 tysięcy złotych. Pewnie. Jakby się tu jeszcze dało strzelać, to już w ogóle by było fajnie. O, tak powinno być właśnie, no. Że z kolegą jedziesz, kolega strzela? Albo lepiej, jeden gość po prostu poza, z każdego teamu, jedna osoba leci helikopterem i może strzelać rakietami, nie? Wiesz, o co chodzi, nie? Że jak jest 6 vs 6, to 5 jeździ samochodami, a z każdego teamu po jednym latają helikopterami i strzelają rakietami, nie? Byłby super. Ojej. Ale chaos. Zdrowie. Dziękuję. Napicie. Jedzie snaucik. No, o cholera. O, ale dostają pizdę. No, to już jest kurwa... To już jest pozamiatane to. Ich jest ile? Dwóch? Dwóch. No wypchnęli mnie, no przecież to jest dramat. Kurwa mać, to było 5, jest 3 na 6, na 2 teraz. No. Co za team? Jak piszczy ta sprężarka u ciebie, Jezus Maria. O ja pierdolę. No, coś narobi. Taka przewaga była i chuj, no. Ojej. O, został jeden gość, aha, no to tak, no, na pewno wygramy. Ale mam rangę sporą, więc... No chuj z nim. Ufam. Doświadczenie tego gracza. Już go wypchnęli we dwóch i... Jezus Maria. Dajesz mordeczko.
No tak, mnie zepnął, chamsko. No, no, widziałem. No, o, chuj. No to tyle, no. No, musimy wygrać teraz. Nie ma... No, nie wiem, żeby mieć przewagę i przejebać. Dramat. Ja pierdolę. Co tyś kurwa zrobił? Co się stało? Minąłem. Ale jak? Ale siara. Spokojnie, ja też zginąłem się jako pierwszy. Jezu. Boże. Kurwa mać. Aha. Nie! Jako drugi, ale wstyd. No ma drużyna z nas pożytek, rzeczywiście. Ale tylko dwóch zostało. Gość ma rangę 862. Czy ty to widzisz? Nie, no to no, no life. Ja nie wiem, to ile trzeba lat w to grać? Od 2013 w dniu premiery zaczął. 862, ja pierdolę. Dramat. Nie no, daj spokój. Idź kurwa. No i ta sacrifice. Ja mam 32 chyba, czy 31. No wypchnij gnoja, czuję, no. Czuję się obleczony życiem. Tak, 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 tak. A gościu najebał 800. Jak loser napisał nam, jak? Aha, bo my jesteśmy, aha, no tak. No jak loser? Ty już pchnęli no, tego pomarańczowego. Jak, what? No jakoś żeśmy przejebali. No ale już pchali pomarańczowego przecież, nie? Czy ślepy jestem? Nie wiem, co to się odjebało. A moje to było wygrane dla nas. Oszukaństwo. Jezu. No.
Dwóch pomarańczowych zdech. Kurwa, cele. Ale nas jebnął. Dobrze, jest 5 na 3. No, ile raz tu było już, tak więc. No, ty chuju. Kurwa, to ty! Panie! Ja tu spokojnie chcę być przeżywem. Tak. A na końcu wygrywem, jakby się dało. No, na pewno. 5-3. Zapchać strefkę i okupować tutaj. Ja pierdolę, ale cioty. Dobra, jeden typek został. Zrobisz to. Umarłeś? Mhm. I died. For your sins. Okej. Okay. No, kolektywnie. Długo wypycha i... Z dupy, kurwa. Ja pierdolę, co on zrobił? Co goś, kurwa, jeździ? Zablokować skurwysyna i... To jakiś pro jest, no, no, to gość jest pro. Zaraz będzie miał pro. Jedź! Na co ty czekałeś? Mój Boże. Zagapiłem się. 4-1 było. Nie da rady. O, jakiś kolega dał followka, Szymek. Szymek, nie wiem, no dzisiaj to już chyba raczej nie. Skąd tych ludzi bierzesz? Nie wiem, no przychodzą. Czy twoi znajomi, czy co? No, gramy 3 godzinę, niedługo będziemy kończyć, więc... Ale co Szymek pisze? No bo chciałby zagrać. A, to Szymek, nie. Ile Szymek masz lat? Szymek, dałeś followka. Jak jest w jakiś sposób, to się odezwę na PW na przykład. Jakbyś chciał zagrać. To możemy spróbować, no nie wiem. Jak masz mikrofon. Umiesz mówić po polsku w miarę. No, co on robi? Jezus Maria. Dawaj, fioletowy! Mój Boże. Dobra, wychodzimy z tego, z tej żenującej gry. Ale 50 tysięcy padło, dobra. 30 rank, myk. Jak to można było przepierdolić? No ja nie wiem. Nie wiem.
Nie ma mnie na liście w ogóle. Wychodzę z tego. Szymku, jutro się tym zajmę, bo dzisiaj jestem niedysponowany. Ale co on tam pisze? Wrzucił mi linka na YouTube. A napisał, ile ma lat, jak zapytałem? No nie, no. Szymek, ile masz lat? Czy to ważne, no. No dla możesz mnie ważne. Napisać, no, ile masz lat. Dla mnie ważne. 11, 12. To nie, to... Za stary jesteś. My tylko gramy my tutaj z... 7-9 max. My tylko gramy z przedszkolem. Ale dzięki za followka w każdym razie. Tak. Jakby co, to są donaty włączone od złotówki. Dzisiaj jest promocja. Tak. Weź tam telefon mamy albo taty. I tam... Dla kolegi tutaj Snauta możesz wysłać donata. Zbieramy tutaj na cel, jest określony. Tak. Dalej streamu. Tak jest. Mama się nie pogniewa, bo pomagasz ludziom. Tak, no fajnie, że wbiłeś. Dlaczego ty nie śpisz o takiej godzinie? Może od tego zacznijmy. 16 godzina, pół do drugiej. No. Jezu. Oj, to znowu będzie dramat. Nie. Ja dzisiaj piwko, więc rano będzie jak młody Bóg. O, na plaży jestem. O, i widzę cię twoją ikonkę, więc jesteśmy w tym samym świecie. O, chyba tutaj nawet... mi Szymek napisał, że może mi dać gry na Steam, które kosztują razem 400 zł. Oj, Szymek, kurwa, skamer level 99 widzę. Szymku, kochany. Fajny jesteś, Szymek, ale wiesz co? Ja ci nie chcę mówić nic brzydkiego, ale wypierdalaj. Przepraszam, to tylko żart. Nie no, ale przepraszam bardzo. Proszę tutaj widzów nie obrażać. On ci da gry. 400 zł. Słuchaj, możesz mi dać gry nawet za kilka tysięcy. Ja wątpię, żebym ja to ograł kiedykolwiek. Tak, ale możesz mi dać na przykład. Wpisz sobie w wyszukiwarce 0 Vigo 0, też prowadzę stream z tej rozgrywki, to możesz tutaj, mi dać. Tak. Tak. Pisz na Twitchu sobie tutaj mojego kolegę, przyjaciela. Tak. Zero Vigo Zero przez i duże tak, V. Tak. Też ja, daj followka. Ja chętnie przyjmę gierki od każdego. Szymku, tak na pewno. Mogę dać do przyjaciół jak chcesz, nie ma sprawy. I wiesz, i jakoś podziałamy. Pewnie. Dobra, ja bym się... przeleciał czymś na koniec i... No, to czekaj, patrzę tutaj za lotniskiem najbliższym. Tu jest ta baza wojskowa tutaj, zaraz z rogiem. Właśnie tu jesteśmy pod bazą wojskową, tylko czy my tam się dostaniemy? Baza wojskowa to jest, wiesz... Tylko czy my tam wejdziemy? Jakby tam wejść można jak było... Jak wejdziesz, to już jest chuj. Ale tu wiesz, szybko byśmy porwali samolot, tylko czy damy radę tam wejść? Chyba nie, bo widzisz, że jest... duża fosa. A jak nie, no to, szanowny... to tu najbliżej, szanowne lotnisko. Oznaczyłem dla ciebie. Chociaż nie, czekaj, tu jest bliżej. Czekaj, tu jest bliżej. Ja tutaj do jezdni. Tu jest bliżej. No, tu masz bliżej. Jezu. Ty ja szybciutki ze dwóch w takim razie. Jedź powolutku. Nie zabij nas. Kochany, my Dying Light przeszliśmy z DLC, tak. Wszystko. Zrobiliśmy kampanię. No nie, DLC nie przeszliśmy. Co oszukujesz? Sam finał był cudowny. Tak. Wspominam bardzo dobrze. Co tam? Kiedyś Subnautica była za darmo na Epiku, ale jakoś się zagapiłem, nie dodałem tego. Dying Light mam, Green Hell nie mam, ale podobno fajne.
Jakiego streama? No tego kolegi? No, czekaj. Już momencik. Dlaczego się zatrzymałeś? No bo tutaj wrzucam link do ciebie. A nie wrzucaj, po co? No. Szymek, dlaczego tak, ty nie śpisz? Tak nakazuje pismo. Szymek, dlaczego ty nie śpisz o tej godzinie? Proszę. O. I wiecie, tak to jest właśnie. Lewo, 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 snout. No to weź tam wyproś brachola. Co to ma znaczyć, żeby u ciebie siedział w pokoju? No ja nie wiem. Chyba, że będziecie się poznawać bliżej, to może siedzieć. On robi inne prywatności, no. Co to ma znaczyć? O tej godzinie brat siedzi się w pokoju od 2:30? Jezu. No walą wiadro, walą wiadro. 12 lat. Wali wiadro. Ale ty co robiłeś, jak miałeś 12 lat? Masturbowałem się. Aha. A co? Przelałeś pieniążki sobie na konto? Nie. No bo zaraz ci ukradną. Człowieku, ja jestem taki bogaty. No tak, tak. Ponad 1 000 000 złotych GTA. Właściwie to 1,5 miliona. Jutro zainwestuję w jakieś akcje. Nie, wyłączone są dla nas, dla Polaków. Więc się nie da. I tried. Przepraszam, nie rozumiem pytania, co to znaczy o procesora. Co? I kosatkę, nie wiem co to znaczy. Jak? Ale przynajmniej pytaj, ci powiem. Masz o procesora lub kosatkę. No. Kosatka to jest chyba taki ten. Czekaj. Pewnie jakiś Ukrainiec pisze. Jeśli chodzi o procesor, to razem... Kosatka jest to roślina z rodziny kosatkowatych, obejmująca 20 gatunków pochodzących z obszaru klimatu umiarkowanego, północnej hemisfery. Czyli na przykład... Ale on chodzi o kosatkę, z tego pyta. Z GTA. Kosatka to jest ta łódź podwodna, taka droga. Nie, nie mamy, nie. My jesteśmy bardzo biedni. Nas nie stać na takie rzeczy. Raz byliśmy na tym hajsie. No to nie, to jeszcze nie ten etap, kolego. Raz byliśmy na tym hajsie. Dopiero karierę zaczynamy. Tak, raz byliśmy na tym hajście właśnie na tej wyspie, ale ktoś nas tam strollował i byliśmy zacięci z gitarą na plecach. Tak, ale byliśmy. Dobijamy hajsu na razie i wiesz. Gramy sobie tak, lightowo, ale kosatkę nie, skąd? Aha, bo tutaj kolega ma napad na to, wiesz, Caio Perico. Aha. No to szuka leszczy. Snał, tu jest lotnisko, halo. To wiesz, ten pas startowy. Jak człowiek. Jezu, ja nie widzę, gdzie to masz lotnisko. Jezus Maria, po prawej stronie twojej. Minąłeś właśnie. To tu, za tą górką, to jest lotnisko. I tam już widzę... To jakieś polowe, to jakiś Smoleńsk. No to... Co ty mi tu wybrałeś? No to przecież to jest, kurwa, lotnisko w górach. Znaczy na równinie. Prawo, Snał, prawo. I prosto. Tam będzie. Jest tam samolocik jakiś? Coś tam jest chyba w tle. No i lewo, i lewo, i lewo, i lewo. Masz hangar po lewej. No widzę. No właśnie. O, jest samolocik. Jeden. No jest. No ale poczekaj, będzie helikopter, chciałbym samolot, bym chciał, czekaj.
Nie ma, jest tylko jeden samolot, no to chujowo. No my się szykujemy na apa, tylko nie mamy ekipy, bo to trzeba wyłożyć 40 tysięcy. I 4 osoby muszą być. No i 4 osoby, my jesteśmy we dwóch, no i wiesz, jak tam dorzuci randomów, no to nie wiadomo co z tego wyjdzie. No to chodź, znowu lecimy. Chodź. No, startuję bez ciebie. Jakbyś chciał. Coś możemy pomyśleć, nic pewnie. Nie obiecuję na razie. No ładnie startujesz. Chciałeś? Popatrz. Jak się chował po wozie? Bo trzeba schować, bo nie poleci wyżej. O Jezu, na klawiaturze nie mam pojęcia. O, już, dobra, mam, dobra. Gdzie lecimy? No czekaj. Czy przy ciebie? Na duże lotnisko lecimy. To zrób kropeczkę. Oznaczam. Dobra, ja się wzbiję w górę, żeby móc głupoty robić, żebyśmy się nie rozbili. No, przeciągnięcie zrób, żebyśmy nie, no, spokojnie. Żebyśmy się rozjebali. Spokojnie, jak jestem profesjonalny pilot. Spokojnie, zmieścisz się. Jak to się ślizga. Spokojnie, lecimy do góry. Nie, my gramy na komputerku. No, nie wyznajemy konsol. Nie, my jesteśmy PC Master Race. Tylko komputerek. Tak jest. Jak prawdziwi ludzie. Ja tylko sobie jeżdżę i latam na padzie, bo mi tak wygodnie. Jak trzeba strzelać, no to się przełączam na myszkę szybko i okej. Patrz, jaki piękny widok. Jezu, no, cudownie. Uwaga, wymioty. Jezu. O Boże. No słabo mi się zrobiło. Nie rób tego więcej, bo... O Boże! Dobra, koniec wygłupów. Jutro cię zaproszę do znajomków. Pewnie. Tylko musisz skan dowodu podesłać, ile masz lat. Jutro sobie rano kawkę zrobię, wyślę zaproszę. Tak, ale musi być tak wiesz. Tak jak mówię, no musisz podesłać skan dowodu, żeby było, wiesz, ile masz lat. No skan dowodu musi być. Bo my tu gramy tylko, wiesz, z ludźmi potwierdzonymi, nie? Wiesz, żeby nie było tam jakichś oszustów tego typu, nie? Rzeczy. Tutaj już Meriwether dzwoni do mnie. Dobra, pikujemy w dół snout, bo zbliżamy się do miejsca. Panie. Patrz co się dzieje, patrz. Jak w filmach, patrz. Wow, widziałeś to? Patrz. No jak w filmach, zaraz haczysz o palmę i... Spokojnie. Nie no, świrujemy, jutro ci wyślę zapro i okej. Nie, no dowód, najpierw skan dowodu, potem zaproszenie. Tutaj Szymek pisze, że może ogarnąć jednej osobie 2 miliony. O! Tak, także ogarnię, jest to dla mnie obiecujące. Ale to jeżeli... Ale to musisz dla mnie ogarnąć, wiesz. Patrz jak wylądowałem, widziałeś to? Patrz. No, tak... Na przestrzeni 10 metrów, nie wiem jak to zrobiłeś. Profesjonalnie. No jak? O Jezu, chodź, jakiś transportowy ukradniemy, czy ki chuj. Nie no, Szymek, nie, tak sobie żartujemy, ale no, jak będziesz chciał pograć, to pewnie, bo szukamy osób do robienia tych napadów, koniecznie. Nie no, jak umiesz strzelać, tak, coś tak. Tam ogarniasz, to chętnie, bo... Nie jesteś hejterem. No, nie ma osób po prostu tak, do ekipy, no. Tak. Jak masz mikrofon, no to elegancko. Żeby się dogadać, żeby nie pisać to. Tak, jakbyś mógł mówić, to... Tak, to już to by było, to by było na, tak. Na miary, na wszystko i... Tak jest. No właśnie, trzeba jakiś pod Discord nowy zrobić, bo nie wiem, no. No to testowy się zrobi. No, założę nowy. Dawaj tego, airlinesem polecimy. To w ogóle można takim samolotem lecieć, czy nie? No nie wsiądziesz do niego. No to po chuj tu stoi. No atrapa Boże. O Jezu, no tu szukamy tego silnego. Odrzutowca. Czekaj, ja tam idę do środka, do widzenia. Nie, no to samolotów jest sporo, bo są te F-16 i tak dalej. No ale gdzie one są? Ale żeby w to wsiąść, no to nie wiem, te F-16 to pewnie są w tej bazie wojskowej. Na pewno.
No i można, no, ale kupić. Wiesz, tam, jak tam wejdziesz, no to masz 5 gwiazdek już na starcie. Panie! Przepraszam. Cześć, skoczę silnik, patrz, baj! No chodź. Aha, aha. Chciałem, żeby mnie zmieli. Jutro raczej nie będziemy grać, robimy pauzę, gramy w weekendy, piątek, sobota. Panie Szymku. Piątek, sobota są sesje. Tak, od 22 zazwyczaj. Tak, około 10. Tak, bo tak dorośli mężczyźni grają o tej porze w godziny w gry, no bo tam dzieci śpią, żony śpią, to można grać. No gdzie te samoloty? Co za oszukaństwo? No, kurwa, lotnisko międzynarodowe. No, ani jednego samolotu nie ma, no. Coś wybuchło? No pewnie jakieś świertu lata, no, lata, no leciał nad nami właśnie, a propos. Patrz, zawraca. Stop! Uciekaj! Zawraca tutaj! O nie! Strzela do mnie! Nie strzelaj, stał! Schowaj się lepiej! Co ty zwariowałeś? Ty już go nie zestrzelisz. Chciałem cię ocalić. Przed rakietami F-16. Nie da rady. Nie, no musimy stąd wyjść. Wraca! Strzela rakietami do mnie! Jezus! O nie! Nic samolotów nie ma tutaj, no. Padaka jest. Ale czekaj, mam ikonkę samolotu, popatrz. Widzisz? Bo to lotnisko. No chyba to oznacza lotnisko. No, chyba tak, no. Otwieraj te bramy. Kurwa, go strzela tymi rakietami. Szybko, samochód bierz. Szlaban podnoś, kurwa, szybko. Do chuja. Przeskakuj przez ten szlaban. Szybko, jak 39, szybko bierz samochód, szybko. Bo go się ściga tym F-16. Jezu. Tylko co wolimy? Napad na Pajoker i... No. Czy na kasyno? Wsiadaj. Obojętne, ja bym cokolwiek zrobił, tylko żeby coś się działo. No wsiadaj. Nam jest wszystko jedno. Jezus, no wsiadaj, no. Wciskam cały czas. No wsiadaj. Bo wraca tym F-16, leci tutaj, patrz, strzela. Panie Szymku szanowny, my to byśmy zrobili wszystkie napady od początku. W sensie, wiesz, najpierw te z podstawki i później z tych dodatków. Bo nie widzieliśmy w sumie żadnego, poza tego startowego, co robi się w dwie osoby, to nie widzieliśmy żadnego napadu w całości. I fajnie by było zrobić wszystkie po kolei. Tak, żeby zobaczyć, nie? To tak wstępnie mówię. Dobra, no to jak Kajo tylko w dwie osoby, no to odpada, no to coś żeby było, wiesz, 3-4 co najmniej. No to nie, ja tylko mówię o przykładzie, że ten, co my robiliśmy, był po dwie osoby. No tak, ale tutaj napisał gościu, że wiesz, że Kajo tylko w dwie osoby się robi. Jakie Kajo znowu? No Kajo Perico, wiesz, ten dodatek ostatni, co był. No to czego my nie możemy tego snautsami zrobić? Na co my czekamy? Nie wiem, pewnie musisz mieć jakiś klub albo coś takiego. To łódź podwodną pewnie trzeba kupić, wiesz? No pewnie tak. Tak jak nie. Musiałeś najpierw kupić chatę za 200 000. No tak. Nie no, no panie Szymku, no my chcielibyśmy, wiesz, w ogóle porobić hajsty, nie? Napady, żeby coś pieniążków zrobić. Patrz, stołki z Ikei. Tam jest jakiś klub muzyczny, to może chodź zlekniemy na do widzenia, co? Popatrzymy tam. Tutaj jest jakiś... Ja chcę striptease. No to zaznacz na mapie. Już. To pojedziemy na dziewczynki. Tylko niech Szymek oczy zamknie. Pan Szymek już poszedł. A. Kurwa, daj na ściga, patrz, F-16. Co za typ. Ale uparty. O, tam leci.
Oczywiście do pana Szymka się raczej nie odezwę, więc... Nie, no wiadomo, czy kurwa jakiś... No nie oszukuję. Ale followka zostawił, no nie, to nie, no to wiadomo, no. Ale no nie żartujmy, no. Nie, no wiesz, jakby był ogarnięty typek i miał głosowy, no to... Jutro, no. Jutro pójdzie za pro. Wiesz, to jest tak. Panie Szymku, jutro, bo dzisiaj już nie dam rady. On tam pisze, czy nie? Panie Szymku, kochany, dzisiaj to już tutaj spożycie alkoholu jest w takich ilościach, że... Ja tu tylko podążam za kolegą. Szukam jakiejś łatwej pipiary. Jezus, ale brzydkie busie. Nie mogę patrzeć. Myślę, że nie ma muzyki, nie? Pipiara tańczy. No bo wiesz, mamy streamerski tryb włączony, nie? Jezus. Yes, I do. Ale ma twarz ma jak stara baba. To nic. No popatrz sobie z bliska. Dajesz E i tak się nachylasz wtedy nad tym. Nad rurą. Jak naciśniesz E. Masz wtedy POV. Takie światło jest, takie światło jest. Że ma taką starą... Tak ma taką starą mordę, tak? Cześć, próbuję cię na screen złapać z tą typiarą, ale ciężko jest. Ja jestem koneserem starszych kobiet. Ja też, tak, tak. Rzucam dolca. Jednak nie. Jakoś ci rzucał, tylko nie wiem jak, ale no jakoś się robiło. O, proszę. No i... O Jezu. Cześć, powiem kiedy, żebyś rzucił. Czekaj. Gdzie zarobiłem? No teraz dawaj, no rzuć, no. O Boże, ale screen, ale złoto. O, patrz, idź dzisiaj, patrz. Chodzę, dzieci. O! Tak jest. O to chodzi. O! Teraz wiem, na co płacę. Aha. A ja mam za frajera, bo ja nic nie płacę i... Mhm. Yes, please. Yes, I do. Aha. Right there. Oh. That's right. O mój Boże. O Boże, stop. You want to touch me? O nie! Rzucę dolarami. Dobra, bo to mi sympatia mi rośnie do tej zdziery. Zakochasz się zaraz, uważaj. Dobra, proszę pani. Proszę się uspokoić. Proszę... Już, spokojnie, proszę wracać na rurę. O je. O Boże. Matka dzieciom, takie rzeczy. Matko boska. Dobra, idę obstawić klub dalej. Co my tu mamy jeszcze? Premium Lounge, o. Pewnie. O, nie wolno. Spadasz, Szymku? Dobrze. Dobrej nocy, dzięki, że byłeś. Fajnie, no. Że dałeś followka. Tak, trzymaj się, dobranoc. Jednak nie idziesz, okej. Dobra, Lestry, zwykle spami mi tu telefonami. Dobrze, ja bym chciał lap dance tutaj w kabinie, jak to zrobić? Nie da rady. Muszę pieniądze z bankomatu wybrać, bo ja nie mam gotówki.
Jestem ustawiony na całe życie w GTA. Kupuję drinka za 10 dolarów. Na polskie to jest jakieś 45 zł. Czekaj, idę się napierdolić z tobą, czekaj. O. Proszę tu. Nalej mi, dziewczynko. Opla. Jeszcze jednego. Proszę, daj mi tu. Nie no, my tu gramy tak rekreacyjnie, po kumpelsku, po prostu, żeby się pośmiać trochę, wiesz, zapełnić jakoś te puste godziny kawalerskie wieczorami. Tak. Nie ma tutaj, wiesz, gonitwy do zarobku, czy tam, wiesz, żeby szybko te jakieś rangi wbijać. Nie. My gramy dla przyjemności po prostu. Te streamki tylko sam, żeby sobie tak zapisać po prostu na pamiątkę. Tak, tak jest, tak. To nie ma, żeby tam, wiesz... Nasze Grańsko i tyle, no. Żeby tam, wiesz, widzów zbierać czy coś tam. Nie. No, ale dałeś followka, więc jest super. Idę tutaj do Premium Lounge. Do dupy. Jednak nie. O tak, pewnie. No dawaj. No nie wejdziesz. Ale pytała się mnie, czy chce taniec, no to nie ma opcji do wyboru. Cholera. Szymek idzie robić przygotowanie na napad. No nic, no to powodzenia. Pewnie. Baw się dobrze. Mam nadzieję, że dla mnie też dałeś tam słupka, żeby nie było słupka. Baw się dobrze, daj dla mojego przyjaciela Vigo słupka i jesteśmy zadowoleni wszyscy. Pewnie, tak jest. Wszyscy będą fantastycznie się bawić. I tak to wygląda. Nic wtedy nie przegapisz, bo tak. Wszystko streamowane. Tak jest. No nic, no, trzeba stąd wyjść z tego burdelu. No, lap dance'u się nie zaliczy. No nic, no. Patrz. Gdzieś tu, patrz. Stąd. Gdzie ty jesteś? Tu, gdzie z tyłu. No, no. Patrz. To już nie wejdziesz tutaj. No dostał w pizdę raz i tyle. Czekaj. Mam informację. Podążaj za fufu do prywatnego pokoju. Czekaj, idę. Nie. No poważnie. Fufu. O Jezu, tam major wyskoczy. Czekaj, idę zobaczyć. O nie. Ogółem dzień dobry. Ogółem. Patrz, wszedłem faktycznie. O ja pierdolę. Co kolej zaliczy dzisiaj? A mi zostaje normalnie marszczenie tutaj. Bye! O cholera, zbanują mnie na Twitchu. Muszę wyłączyć szybko. Like fufu, stop. Au, stop. Fufu, jak wyjść? Stop. Cancel, o nie, o Boże, będzie ban. O nie, będzie ban. Ale Ja tu dla pani rzucam dolary. Nie, ma na Julię. Ma buzi jak stara baba, nie mogę na to patrzeć. O Jezu. Juliet się spina po róże. Juliet? Jak do tego doszło? Patrz jaki cię, patrz. O cholera. Leci dolar za dolarem. Rany boskie, dziewczyno, to, uważaj. Patrz, to patrz stał tu, widzisz? Patrz, widzisz mnie? Patrz teraz. Widzę. Patrz. O. O chuj. Jak ja mam kurwa hajsu, jak kurwa... Ten co sypie dolarami. O Boże! Dramatyczna jest ta gra. Juliet, ale kogo bardziej lubisz? Teraz zobaczymy. Bogata dziewczyna. Juliet. Tam ta stara zaczęła się wywijać tam. Nie. No syp. O! Jezus Maria! Work it, baby. What? Wybuchy! Spokojnie. Smoleńskie wybuchy, eksplozje, trochę luf. Słychać strzały. Jak ja w klubie. Cudownie.
Dobra, baby, okej. Okay. I don't have... Martin dzwoni, przepraszam. Przepraszam, baby, ale dzwoni Martin. Szkoda, że broni nie można tu wyciągnąć, no. Jak ci się podoba, Sam? Dobra, poszła. Juliet sobie poszła. Dobra, wychodzimy z tego burdelu. O, ta! To jest ta! Ta, co ma ten, co ma twarz jak stara baba. Tu jest, patrz. Idzie. No ale żarta mi nie zaproponuje musisz podejść, tutaj, wiesz, prywatnej stacji. $40 kosztuje, musisz podejść i $40. O. $40 to jest dla mnie, wiesz. Ja wiem. Kilka sekund. Bitch, no co się rozglądasz, bitch? No to jak on klepiesz cały czas, to jak? No nic nieporuchane będzie w tym odcinku. No ja oglądałem dziewczynki i jak mnie zbanują na Twitchu, to wiedz, że... Nie, to było... ja wychodzę, bo... O. Jezus Maria! A! Uważaj, stał, uważaj! Gościu nabierdala rakietami! Nie! Skurwysyna, zestrzelimy. Dawaj go, nakurwiaj go! Wsiadłem do auta. Dobra, o, no to tyle, aut. Mhm. Skąd on wiedział, że my jesteśmy w klubie z dziewczynkami? Skąd on to wiedział? Czaj, piję do ciebie. Uwaga, jedzie Uber. Mam staminę 100%. Jezu. Dzień dobry panu. Proszę mnie zawieźć gdzieś. Urwało mi drzwi, ale... Chuj z drzwiami. Żyj. Drzwi. Zróbmy coś szalonego. Chodź do tej bazy wojskowej, żeby mi się włamać. Na pustyni. Gdzie to jest? No, poczekaj, ci zaznaczę. Myśmy tam byli dopiero co. Poczekaj. Your mother says... Ale to wiesz, to do bazy wojskowej to trzeba jakieś przygotowania zrobić, no bo no co nie, my tam... No to rozpędzimy się... Bez pancerza jakiegoś, no to jest, wiesz, sekunda i po nas będzie. Ale wiesz, wpierdolimy się na pełnej kurwie, szybko zajebiemy, wiesz... Chyba jest tutaj. Tak mi się wydaje, że to jest tam. To wskocz do tego po drodze, jak znajdziemy ten z bronią. Kupimy wam kamizelki. Yellow, nie? Tak mi się wydaje, że to jest tam. Ale no... Głowy sobie nie dam uciąć, bo nie pamiętam. Ale chyba tam. Chyba to jest tam. Bo podjechaliśmy do tego lotniska. Tak, na pewno tam. No. I po drodze jest ten. Przed samym wjazdem. Ja ci powiem kiedy. Będzie sklep z bronią, to kupimy od razu, wiesz, kamizelki, nie? I wiesz, wpierdolimy się przez bramę, połatwimy F-16 i Elo, nie? Wpierdolamy. Mhm, dobra. A co nam szkodzi, nie? Hajsu dzisiaj zarobiliśmy, to... Szymek jeszcze ogląda? Tak. To Szymek. Znaczy ma w tle. Uciekaj. Znowu nas goni tym F-16. O, przyszedł następny widz. No to fajnie, to dlaczego do mnie nie przychodzi? Mad God, ślemy pozdrowienia. Tak, pozdrawiamy serdecznie. To jest dzisiaj specjalne wydanie, podwójny stream, z dwóch kont. Stream, tak, podwójny VR, boży. Najlepszy stream, jaki może być w naszej małej Polsce. Jedziemy do bazy wojskowej zrobić jakieś dymy, bo nuda tak, trochę. No. Graliśmy sumo samochodowe i... Tak, było pozarabiane. Zarobiliśmy mój pieniędzy. O, dośmy pojechali? Czy chcemy iść na napad? No, dzisiaj już nie. Nie, my już jesteśmy spożyliśmy trochę alkoholu dzisiaj już. I raczej będziemy robić przerwę niedługo. My to jeszcze parę minut i to będzie tyle. Tak. Na dziś. Jadę po ciebie.
ale jakbyś zostawił followka i tak. Na przykład dla mnie i dla mojego przyjaciela tutaj. Tak. Musisz w opisie zostawić snout mój też, mojego konta nazwę. W opisie streamu. Okej. Okay. W opisie streamu, no bo to. No jak rozdane followki rozdałeś? Niemożliwe. Co ty mówisz? Plusa nie klikniesz, tak? Tu dla Polaków, którzy siedzą po nocy. Ja tylko dajesz follow i... Tak jest. 2,5 tysiąca jest max? A to nie wiedziałem. To jak 2,5 tysiąca followu dajesz, tak? W ciągu dnia? Nie, no nie w ciągu dnia, ogólnie chyba. Tak jest limit, naprawdę? Obrócił nasz przyjaciel, Paprotas. To fajnie tam jest. Także jest ruch na czacie. No widzisz. Ja rok streamował, ja w ogóle widzów nie miał obcych, a ty prawda. Dobra, no okej, okay, a jak nie możesz, no to trudno, no nie ma problemu. W każdym razie, jakby co, to są włączone donaty. Po złotówce dzisiaj jest promocja. Żeby wspomóc kanał tutaj w nałogu alkoholowym. Tak. Bo jest chlanie tak, jest granie. Zapraszam serdecznie. Co weekend coś się dzieje, więc... Tak, co weekend gramy, tak, we dwóch. Jest tutaj granie, jest chlanie, jest pierdolenie głupot, były rozmowy o makaronie, o dziwkach. O wszystkim są rozmowy, tak. Kochany Paprotas, link do donate'ów jest pod filmem, pod streamkiem. Tam jest odsyłacz, donate'y. Sprzedajny. Mogę ci wkleić na czacie, jak chcesz, no. Postaram się jakoś to zrobić. Ta apka Twitcha na telefoniku jest bardzo fajna. Jaki masz dysk Paprotas? SSD czy HDD? Okej. Nie no, SSD to jest życie, bo wiesz. Jak się przesiadłem z HDD na SSD, no to nie ma porównania w ogóle. No to ile ty masz dysków? Stout gramy, czy... Gramy. Ze społecznością chcesz prowadzić? Czy się ze społecznością użeramy? No to mieliśmy zrobić zakupy, tak? Przed napadem na bazę. Ja już zrobiłem. Jak ty siedziałeś w samochodzie? Zrobiłem przez menu ekwipunku. Trzeba lepszy samochód znaleźć, od tego trzeba zacząć, bo ten już jest za zjebany. No, taka landara. No czekaj, no trzeba jakoś stanąć na drodze i łapiemy, co tam jest. No, wsiadaj. A, wyjebał mnie. No nie! Spierdalaj, kurwa, redneku. Biły sego, dawaj. Śmieciu, kurwa. Dobra. No już. No.
siadaj, 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 no. Dobra, idę do tyłu, bo jestem pijany. Dobra, no to teraz koncentracja. Bo wpierdalamy się do bazy wojskowej, więc koncentracja. Dobra, dobra. Kurwa, Simeon dzwoń. Fokus jak chuj. No, lecimy, no. Ja pełna pizda. No, ja tu też myszka, klawiatura. I 4 gwiazdki. Otóż, jeszcze nie. Otóż nie. O, już. No. Już chuj. Dobra, szukamy wjazdu na lotnisko. Kurwa mać. Jezus Maria. Mhm. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Tam jest pas startowy. Dobra, idziemy prosto. Spokojnie, wszystko jest pod kontrolą. Ja jestem spokojny. W ogóle z natury. Dobra. Szukamy samolotu. Jak będziesz widział, to mów. Krzycz. Nie widzę, nie widzę. Jezus Maria. Nie ma nic. W hangarze też nie ma nic. Wiem, rozglądaj się. Nic, zero. No kurwa, no bez kitu, no to... No to niezła baza wojskowa. Jezus Maria, a to gracz nas napierdala. Nie wiesz, nie NPC. Tylko kurwa jakiś śmieć, kurwa, grający w tą grę. No to niezła baza wojskowa. Jak samolotów nie ma. Mhm. No to tyle, no to... To jest, wiesz, strefa 51. No to tyle. To się skończyła nasza zabawa. Urban Legend. Jesteśmy bliziutko. No. Ja pierdolę, no. O nie. O Boże. No jaka to jest satysfakcja, że zapierdolić kogoś z powietrza, no i co? No, zajebistym kurwa samolotem. Z tego nie ma. No są takie, no to są chyba śmiecie, no śmiecie ludzkie takie, no. No co zrobisz, no? No to narodowość polska musi być, no nic innego. Już lata, kurwa, zadowolony, o, napierdala, kurwa, samolotem, kurwa, z rakietami, o, i strzela do ludzi, o. Jezu, ale no, frajda. No kurwa, ma... Ale frajda. Tu jest, kurwa, taki tunel. Znowu, stało mnie zabił. Wiem, tu jest taki tunel, spróbuj się do niego dostać, Snout. O, mi chuj mnie ściga, ale spróbuj się dostać. Był taki film z Johnem Rambo. Tunelu. Był. Więc tutaj próbuj tego tunelu się dostać, gdzie ja jestem. Pobiegnę tam, no, no, ale już no, słyszę ten śmigłowiec, no, kurwa. Ja widzę, że sam tobą, no. Próbuj. Próbuj. No, you can do it, no, you can do it. Jezu! Za tobą wybuchło! Dobrze, jesteś tu. No, jesteśmy bezpieczni, dobra. Tu kutas nie wleci. Dobra. Już są spokojnie. No. Na spokojnie. Będzie śmieć czekał pewnie, więc... Stop. No, no bierz, no. Czarnego wyrzucił. Dawaj, uciekamy. Lecimy. No napierdala tu, tak goni nas śmieciesz. Leci nad tunelem. Tu nas dopadnie. Nie, dopadnie nas tu. O, jak? Nie da rady. Jedź. Ja pierdolę, no. Co za tryhard, no nie, no. Ludzie, litość. No wiesz, widzi na mapie. No tak, no tak. No i zginął. Zabił dla mnie. Noż do kurwy nędzy, no.
Co to się dzieje? Kuś lata tym, patrz jak zawraca, patrz. Leci tam gnój, patrz, zawraca. O nie! Czujesz się jak w Iraku, jak te dzieci? Co ciekawe przed Amerykanami? Nie byłem w Iraku. Nie! Proszę litości! Ale znam kogoś, kto był. O, co ty powiesz? Mordował dzieci? Gwałcił kobiety? Prawdopodobnie. O, no i super. To znaczy, oprócz gwałtów, te morderstwa się raczej zgadzają, bo jak było tak, że wiesz, dokonali jakiegoś tam zamachu na konwój. No tak, tak. Polsko-amerykański, to w przeciągu kilku godzin te pobliskie wioski to wszystkie fruwały. Stałem nie na było... górce i patrzę, giniesz, no cudowne. Nie było litości ze względu Jankesów tam. No. Czy to cywile, czy nie, to... Ojej. Cokolwiek było w pobliżu. Smaczy próbowały. Ja bym gwałcił najpierw, a potem mordował. No ale to musiałbyś, wiesz, zeskoczyć z helikoptera. No, i tak dalej, a tak to przyleciał ten. Dlaczego ja nie zginąłem? C-130, czy tam, jak to się tam nazywa, to robi tak no, brrr. No, to jak ten gość tutaj strzelał przecież, nie? Przed chwilą. No. I tyle, i po robocie jest. To tylko tyle i było po wiosce. Zobaczymy, czy mnie trafi. Stanę, rozkładam ręce, jak w filmie, i patrzę na niego. Czasami też mi goście opowiadał, jeździli sobie na manewry tam gdzieś za obóz i napierdalali z granatnika tam ponad góry, to tylko się modlili, żeby tam nie było jakiejś wioski, bo drugie tam, wiesz, na nagarkerze by było. Kto to tu kurwa pilnuje? Czekaj, jeszcze sekundki, szybkie z dwu. O, ten za dwu. Umarł mi. Proszę. Ja pierdolę, no gościu, no jest... Bez litost. Napierdala z tego helikoptera. No już jestem. Odczepił się od ciebie, kurwa, ten śmieć? Nie. Ale nie może mnie trafić. W ogóle gdzie ty jesteś w ogóle? No teraz trafił. A, to już wiem, gdzie jesteś. Nie, no nie da rady, no, trzeba się przełączyć na inną sesję. No. No to czekaj, ja znajdę jakąś losową, nową i... Albo idziemy spać. No to jak chcesz, no to twój wybór. O nie wiem, ja to jeszcze 10-15 minut. No, to co? To myślę, że no, że można faktycznie. Myślę, tu poczekam, bo nawraca na mnie. Jak mnie zabije, to kończymy. Dobra. Nie ruszam się, stoję w miejscu. Patrzę na niego, obserwuję go na niebie. No, przeżegnaj się. O, chyba na ciebie celuję cały czas. Jezus, Maria. Ominął mnie. Gdzie on jest? No, leci na mnie. No, ja stoję... Nie! Co za chuj. Ale no ja rozumiem, że można mieć frajdę zabić kogoś raz, dwa razy, nie? Ale gość przez 20 minut ostatni nas kurwa ściga cały czas, nie? No to ale słuchaj, nasz przyjaciel Paprotas formatował komputer.
Ale o kim ty mówisz? Bo ja się już gubię w tych twoich subskrybentach. Nasz kolega z czatu. Ale ty masz już teraz trzech kolegów z czatu, więc ja się gubię już. Nie, no ten taki wiesz. Ten co mówił na ciebie, dziadek. A ten co w Żabce pracuje. No tak. No i? Sformatował komputer. Aha, no i? No myślę, że nie wiem, jakieś gratki czy coś. No nie wiem. Należą się? Komputer sformatować, no to faktycznie ciężka sprawa. Wiesz, młody chłopak, no to fajnie. No jak miałem 19 lat, no. To formatowanie, no to każdy mi gratulował, jak sformatowałem komputer, no. O, i będziemy grać w GTA razem. No, na pewno. Dobrze, ja tutaj nie widzę sensu dalszej rozgrywki, ponieważ morduje mnie cały czas ten sam człowiek z samolotu. No ja właśnie sobie stoję przy ogrodzeniu, właśnie obserwuję, jak cię morduje. Tutaj drugi lata, kurwa, helikopterem, czeka. Tutaj dzwoni jakaś dupa do mnie. No do mnie też zadzwoniła. Ja nie mam czasu na rozmowy. Zanim ten śmieć nie zabił tym samolotem oczywiście. O, widzę cię stąd. Wreszcie cię widzę, Boże. Chyba poleciał dalny. Myślisz? Nie! Nie, snał! Jezu! Ja już nie mam siły. Uniknąłem śmierci. Widzisz, jak to się żyje? O! Zaraz skurwiela zestrzelę, patrz. Aha, dawaj. Jezu! Ale ma zabawę, nie, gość? Ale super. Patrzcie, dwóch Anonów, nie? Morduje, ale super. Chuj, dobra. Snout, szybko tu do mnie. Mam samochód, spierdolimy. No postaram się, ale nie wiem, z czego wyjdzie. Gość mnie potrącił samochodem, naprawdę. O nie. Dawaj stąd, dawaj, ruchy. Lecimy. No miałeś mieć samochód. No zabił mnie, potrącił mnie samochodem. Dawaj tu, dawaj. Szkło, już po nas, już po dawaj, nas. Dawaj, nie, się strzelza. Szybko, teraz, szybko. Brrr. Lecimy, gdzie on jest? Dawaj do tunelu, Matrix. Dobra. No. Zawraca kutas, już go widzę. Chuj, siedzimy tu w tunelu. W końcu mu się snudzi. Na spokojnie. No to trzeba sposobem, wiesz? Tu by... Weź, zwróć uwagę, jak będzie jakiś szybki jest samochód taki sportowy. Tak będziemy zygzakiem, to spierdolimy, bo takim vanem nie do rady. Jakby jakiś sportowy się, wiesz, wóz trafił, to no, to by było spoko, myślę. Dobra, chuj leci tam. Próbujemy szczęścia? No dawaj, ciśnij, bo... Dobra, lecimy. Nie widzę go. Znaczy, widzę go na mapie, ale... Ja to już jestem wyjebany z many na dzisiaj. Oj, chuj. Muszę jakiegoś pokionka pierdolnąć. Myślę, że out. Myślę, że to najwyższa pora, żeby skończyć. No bo on nas tu będzie mordował. No znowu, no kurwa, no ledwo stałem na nogi. No. Ale żyje. Biegnę do ciebie. Tutaj kolega Poprotas pobiera już grę, więc... Warto było pracować przez weekendy, żeby sobie tutaj pobrać GTA. Które były za darmo. Ja spierdalam pod most.
To żeś po chuju spierdalił. Dobrze. Ja myślę, że to wystarczy na dziś. No, no, myślę, że to w porządku. 4 godziny gry, znowu mi YouTube nie załaduje tego. To, no, może być 4 faktycznie, no. Oj, tam. No, jest 3 godziny, 4 godziny bez 3 minut. No, może tak być faktycznie. No to co? Także, no to, dziękuję wszystkim, którzy tak, oglądali. Tak. Dziękuję również dla Vigo, za towarzystwo. Tak. O. No i zapraszam również na mój kanał, w którym się nic nie dzieje. W sumie, bo gramy zawsze ze Snautem we dwóch w sumie, ale no, no. Warto odwiedzić, bo czasem tam Vigo gra w inne gierki. Teraz już rzadko, ale czasem się zdarza faktycznie. No dobrze, no czekam, spokojnie. Bo tu jeszcze kolega coś chce. Tutaj do ciebie jest jakaś prośba kierowana. Do mnie? Nie wierzę. Bo napisał dziadu, więc no to myślę, że do ciebie. Bo jutro niedziela, trzeba odpocząć trochę, bo... zregenerować manę. Dobrze. Dobrej nocy. Dla kochanych widzów zostawcie followka. No ale on coś chce, czy coś nie chce, bo już nie wiem. Jakie... O, dobra. Taki masz nick na tym socjalistycznym klubie, Panzerfaust? To jutro pójdzie zapro na tym socjalistycznym klubie. Jak nie zapomnę.